Cześć, z tej strony wykolejeni. Cieszymy się, że jesteście z nami. A teraz posłuchajcie. To będzie troszkę inna rozmowa niż, niż te, które do tej pory słuchaliście. Troszkę zobaczycie inną odsłonę Wykolejonych, trochę y, trudniejsza, tak. myślę, tak. Y, bardzo wiele emocji z nią związanych. Było przełamanie takiej naszej konwencji tak. i to była rozmowa, wiecie, niesamowicie szczera, niesamowicie intymna. Domknięcie dla nas pewnego rozdziału w życiu, gdzie w Dawida byliśmy kiedyś wpatrzeni jako nastolatkowie, którzy grali w piłkę i dzisiaj rozmawialiśmy z nim jak y, równi z równym, także, także była to rozmowa trzech... Niezależnie funkcjonujących jednostek, z różnym spojrzeniem na życie. Czyli podsumowując, rozmowa z takim dużym ładunkiem emocjonalnym dla nas, posłuchajcie. Jesteś, Dawid, dumny z tego, w, jak, w jaką stronę twoja marka poszła? O, dumny to mało powiedziane. Okay. Generalnie widzisz, że różne, w różnych kierunkach szedłem przez swoje życie. Raz mhm. to był całkiem, całkowicie rozwój duchowy, potem to był biznes, później okay. znowu gdzieś tam duchowość, potem był jakiś tam sport. A w pewnym momencie poszedłem na maksa w masy i wszystko jakby co robiłem wychodziło 10 na 10. Także jestem na maksa dumny, gdzie to poszło. Ale co to znaczy na masy? Na masy? To znaczy więcej kontrowersji, więcej treści takich, które się klikają, które ludzie komentują, gdzie jest kontrowersja? Kurda, Dawid, a ty masz coś takiego już teraz, będąc na tym etapie, że ty jesteś gotowy zrobić wszystko dla kontrowersji? Oczywiście. Mm -hmm. No może nie wszystko, wszystko, no. ale bardzo dużo, tak, no. Kurde, bo wiesz co, ja się zastanawiam, bo... Myślę o tym po prostu, czy w tym jest jakieś niebezpieczeństwo. Twoim okiem. Eee, Co się może wymknąć? Spójrzmy na. Wymknąć to się może osobom, które są nieświadome i się przyjmują hejtem. To na pewno, że dużo ludzi jak sobie nie radzi z psychą, to mo może ich to mhm. dojechać, zniszczyć. No właśnie. Ale nie osoby, które już przeszły jakby cały ten rozwój osobisty, duchowy i mają dystans do wszystkiego tak naprawdę. Spójrzmy na Dodę, na Kubę Wojewódzkiego, na Andrew Tata, teraz popularnego na TikToku. Okay. Oni. Cała sztuka to być z jednej strony sobą na maksa, bo oni są sobą w, w socialach, mm -hmm. ale z drugiej strony też trochę naciągają rzeczywistość. I to jest taki balans, gdzie trzeba być z jednej strony na maksa mm -hmm. sobą, a z drugiej strony yy, troszeczkę podkręcać no, niektóre tematy. No ale właśnie, właśnie, teraz pytanie, czy w internecie szeroko pojętym, na TikToku, YouTube i tak dalej, ty zawsze byłeś sobą, czy to było jednak grane? To było koloryzowane troszkę. Wiesz co, Bo to ja, jest ważna kwestia. Ja sobą byłem innym, jak miałem 5 lat, 7, 10, 12, 15, 18, jakim sobą, z jakiego okresu, pytasz? Dobra, to bardziej w kontekście tego, czy czułeś spójność, że to, co robisz w necie, jest spójne zawsze, z tobą prywatnie. Zawsze na 100%. Mhm. Czyli zawsze był za tym jakiś zamierzony cel. Czyli jeżeli ze mną było spójne, to że. Dobra, chcę być rozpoznawalny w całej Polsce. No to było to ze mną spójne, żeby jechać nieważne jak, by osiągnąć cel. 100% spójne. Czyli cel oświęca środ środki na takiej zasadzie. Dokładnie. Tak? Machiavelli. To jest tak Bo... jak w biznesie. No. Jeżeli wiesz, że działa jakiś biznes, no to rób go. No. A jesteś taki sam prywatny jak w internecie? Ile jest wykreowanej tej postaci? Eee, dosyć myślę, że tak. z 95% to jest co najmniej rzeczywistości, nie? Rzeczywistość. No, no tak, no bo nieważne, czy będziemy mówić o szkole, czy będziemy mówić o zarabianiu, czy będziemy mówić o kredytach, to ja to samo uważam. Tylko tam bardzo często ja to nie mówię, w, mówię w sposób trochę bardziej przejaskrawiony, uh -huh. nie? Że zaczynam filmik typu Hahaha I dopiero coś mówię. <laughs> to jest nie? Słynny, słynny śmiech, <śmiech> Drakuli, tak, tak, tak. Taki, wiesz, wynalazca na w piwnicy, no, który, ta, który ktoś się odkrył, no. Kurde, ale wiesz co, zastanawiam się, nawet, bo ja cię trochę prywatnie znam. No, no bo mieliśmy okazję pogadać kilka razy i też książkę pisać, która ostatecznie nie wyszła. Już mniejsza, mniejsza o ten temat, ale po prostu ja się zawsze zastanawiałem, czy ty nie masz takiego poczucia czasami moralności, że czasami powiesz za dużo. Miałeś coś takiego, że żałowałeś, że coś powiedziałeś? Publicznie, a nie ani w, sensie w internecie? Ostatecznie nie, nie ma czegoś takiego. Moralność, jak już wchodzimy na wyższe poziomy świadomości, jadąc z Davidem Hawkinsem, polecam wszystkim książkę, mhm. to nie ma czegoś takiego generalnie jak moralność. Zupełnie inną moralność mają Hindusi, zupełnie inną chrześcijani, chrześcijanie, zupełnie inną buddyści. Każdy ma zupełnie inną. I teraz, no, którą ja mam wybrać sobie moralność? Tą, tamtą, siamtą, owamtą. Ja żyję jakby ponad tymi moralnościami. Czyli, że bez nich. Bez na pewno tych takich, które są, nazwijmy to, komercyjne. Czyli czyś... dla mnie dla mnie, fajną, hmm. dla mnie fajną moralnością jest to, żeby być dobrym człowiekiem. A czy to, to jest, jest bardzo szerokie, to, to... Czyli, to jest, to to jest... czyli wszystko jest subiektywne. No oczywiście, że. A tak. z takim podejściem... wiecie, że to jest trudny temat, <laughs> ale... ale wejdziemy, pokopiemy. E... Bo to jest warte, warte pokopania. No. A z takim podejściem można oszaleć? Zwariować po prostu? Zwariować na takim etapie, że nagle jak patrzysz na ten Matrix, co ludzie sobie wkręcają do łów, to jesteś w stanie na to jakby zwariować na moment, bo mówisz: Wow, ci ludzie wierzą w fikcje, które się im w głowie tam wszystkim wydają, nie? I nieważne, czy mówimy o szkole, czy mówimy o systemie, czy o polityce, o czymkolwiek, jak nagle potrafimy z innego punktu na to wszystko spojrzeć. No to zmienia się wszystko i można zwariować, bo nagle odkrywamy jakby kody do tej, do tej gry. No bo wiesz, wjechałem komuś w samochód, rozwaliłem mu auto, człowiek się denerwuje, no ale on jest na winie, on jest na. Na złości, na złości. To jest takie troszkę, no, mam, mam poczucie, że Ślep, ślepa uliczka trochę. Wiesz o co chodzi? Pozwól, że ja też trochę pociągnę ten temat, bo to może być Dawid tak, ja mam takie poczucie, wiesz, że w momencie, gdy ktoś zaczyna ogarniać te poziomy świadomości, interpretacji i tak dalej, to gdzieś przypadkowo, idąc dalej w las, to się może przyrodzić w taką, taką wymówkę i próbę wybilania się, że wiesz, Końziu mi powie. Mm, no co ci powie? No na przykład coś mi powie, że o, stary, odbiłeś mi dziewczynę, no nie? Ja wtedy no. powiem stary, ale ty to interp interpretujesz z poziomu winy, wiesz, na takiej zasadzie, że mogę no i obrócić sytuację I w taki rację. sposób. To się... miałby rację. I teraz wiesz, kurde, Dawid, teraz to, bo powiem ci, mnie to ciekawi, czy, czy to nie jest trochę tak, że to jest jakaś opcja wybielania się, jakaś próba wybielania się, używając właśnie takiej nomenklatury duchowej, że ja mogę zrobić, Patrzysz na to z poziomu tak. winy. Ja mogę zrobić cokolwiek, Teraz bo tak, ci ludzie są Jak świadomi. jesteś winą, to obwiniasz kondzia, że końdziu zabrał ci dziewczynę. No w drugą stronę miał ale dobra, no zostańmy. No, no, no yy... No tak bo bo znaczę kto komuś, Dorota, nie wiesz tak, tego nie do siebie. To, to, kto, to, tylko, to jest hipotetyczna sytuacja, Dorota. Pamiętaj, moja dziewczyna słucha, pozdrawiamy, tak, pozdrawiam. jak serdecznie. masz sobie poziom winy, nie patrząc Hawkinsem, poziom świadomości, tą emocję w ciele po prostu winy, to Aha. winiasz cały świat za wszystko. Jeżeli masz sobie akceptację, to kądził bierze twoją na przykład dziewczynę i ty masz akceptację, że ją wziął, bo twoja dziewczyna przecież. Umów nie jest twoją własnością. Jest wolnym człowiekiem. No i teraz, jak zaczynamy wzrastać duchowo, no to zaczynamy rozumieć, że ludzie nie są naszą własnością, tylko są wolni. Jak ktoś jest wolny, to nigdy nikt ci nie mógł go zabrać, bo ta osoba była wolna. No, ale istnieje masz... <grystanie> coś takiego jak zdrada? Na wyższych poziomach świadomości nie ma czegoś takiego. A nie masz poczucia, Dawid, że to jest taki jakiś rodzaj odczłowieczania? Bo to są, normalne, to są normalne jakieś emocje, że kurde, on mi zabrał dziewczynę, ja jestem bardzo zły. Ja Jeżeli też... zakładacie, że dziewczyna jest twoją własnością, to tak, to ci ją zabiera. A jeśli nie zakładam, to wtedy nie jestem zły? To nie jest twoją własnością, to, to jest tak, jakby hmm. ci ktoś zabrał powietrze. To jestem rozczarowany. No, nie, może, nie musisz być rozczarowany, wiesz, też ludzie wdychają powietrze, które ty wdychasz. Ale zobacz, David, no załóżmy, no być że. Jesteś rozczarowany tym powietrzem, no powietrze jest dla każdego, tak? bo jest wolne i wiesz, jest jakby luz. Może z powietrzem to no nie był genialny przykład, ale, ale generalnie, e, gdy się zrozumie, że jesteśmy wolni, tak jak ja chcę być wolny, wy chcecie być wolni, nie chcecie, żebym ja was ograniczał, tak, tą zasadę się wprowadza wszędzie, to nagle nie ma konfliktów, nie ma problemów, nie ma zdrad. Kurde, bo David, każdy tak? jest wolny. Ja mam poczucie, ja, że, ja ja mam poczucie sobie... że to nie jest ludzkie po prostu. No. Nie ma wiesz, co chodzi o to, że my to wszystko no dokładnie... Dlatego nie chcemy być, ja nie chcę być normalny. Nie, nie ja chcę być nienormalny. Okay. Bo nienormalni tacy jak ja nie mają problemów. odczuwasz czasami, Dawid, na przykład smutek? E, tylko w chwilach, gdy jakby mój organizm zostanie osłabiony. Okay. to może być z różnych powodów. To może być alkohol, to może być jakaś nieprzespana noc, to może być jakaś choroba. Byłem na przykład na tej formie życia, gdzie sterydy brałem i no. robiłem formę to to są jedyne momenty, kiedy jak moje ciało jest osłabione, to lubią się wkradać wtedy takie niższe, nazwijmy to, emocje jak wstyd, wina, strach, żal, jakaś złość, irytacja, frustracja, są jedyne momenty, nie? Okay. Kurde Dawid, ja tak trochę patrząc też biograficznie, to Ty miałeś ten epizod, pamiętam, z Aniami, ja tą jedną Twoją Anię obecną poznałem, prywatnie, bardzo sympatyczna, nami, no. i była druga też Ania, no, no właśnie to jest ciekawa sytuacja, że są obie te same imiona, w każdym razie, jak Ty na to patrzysz? Bo Ty byłeś w związku z Anią obecną Aha. wtedy. I był jakiś Aha. epizod z tamtą Anią. Tak. czy to jest jakiś rodzaj zdrady? Czy nie patrzymy na to jako na zdradę, bo nie mamy tej moralności i nie chcemy być ludźmi? Jak ty na to patrzysz? Nie może dojść do zdrady, gdy człowiek jest wolny. Ja... Czyli to nie była zdrada. No, oczywiście, że nie. Ja jestem wolnym człowiekiem. Jeżeli ty się mnie zapytasz, Dawid, czy ty komuś obiecałeś, że będziesz do końca życia, ja nie dotrzymałem tego słowa? No nie, ja powiedziałem jasno, że to nie jest tak. Ja jestem wolnym. Człowiekiem. Kurde, bo ja myślę sobie, że to jest takie hedonistyczne podejście, wiesz, że możemy czerpać z życia garściami tu na prawo, lewo, wiesz, z jedną, z drugą, z trzecią. To jest ryzyko, myślę, wiesz? Myślę, że to nie jest dobre podejście. W sensie tak z racji, że bardzo cię cenię, że zaczynałem z tobą przygodę z rozwojem, potem się to Ale 13 lat, naprawdę tak, kurczę, chciałem dzisiaj poprowadzić tę rozmowę mega szczerze, z takiej też troski o ciebie i się zastanawiam, czy, czy to jest na pewno Dawid dobre. Czy czasami nie jest tak, że zamknąłeś się w takiej bańce, wiesz, rozwojowej y -y. i że pewnych rzeczy nie widzisz. Że nie masz ludzi, którzy ci właśnie tak szczerze mogą jak my powiedzieć pewne rzeczy. Jak czujesz? To jest trochę taka bańka? Że możesz nie widzieć w sobie winy, błędów i tego typu rzeczy? <laughs> ja żyję w takiej bajce i ta bajka jest zajebista, no? Okay. <laughs> Czyli wiesz, jakby chcesz tutaj moją bańkę zdemonizować, a moja bańka jest serio jebana, nie? <laughs> I wiesz, co? to jest tak, że jestem wolny, nic mm -hmm. mnie nie ogranicza, nie ograniczają mnie ludzie, sytuacje. Jestem wolnym człowiekiem. Ja jakby korzystam z tego w pełni. Tak. Ale nie krzywdzisz ludzi wtedy? W sensie, no, czy, czy to wynika eee, z tego, że czy wtedy. Czy ty wiesz o tym, że irytujesz ludzi na TikToku? Myślę, że nie, no bo mówią, że jestem całkiem przystojny. Tak, ale wiesz <laughs> o tym, że są ludzie, którzy życie nie lubią, zdajesz sobie sprawę. Ale nie, sprawę. ja nawiązuję do tej sytuacji I teraz, związkowej. I teraz patrz, dlaczego prowadzisz social media, jak krzywdzisz niektórych ludzi? Ale nie, Dawid, bo nie mówimy w ogóle o social mediach w tym momencie. Ja nawiązuję a -a -a. do tej sytuacji związkowej. Czy to tak, można Ale to jest jako... jeden do jeden. Nieważne, czy będziemy mówić o tym, że ja zra mogłem zranić nie, jedną, no. a nie, czy drugą. Czy ty ranisz innych ludzi? Co to za różnica? No nie, no tutaj jesteś z kimś w stałym związku. A co to jest różnica? Emocjonalnie. Czy, ale czemu wrzucasz, yy, wiesz, do sieci treści, jak ranisz ludzi? Ale wiesz, nie no, rób bo, tego. Ale wiesz, teraz to jest ważna kwestia. Ty no z zobacz. taką świadomością chcesz żyć, że wrzucasz coś do sieci i chranisz. Ale wiesz, nawet Ja myślę, że nie możemy tego tak uogólniać i spłaszczać, bo trywializujemy <laughs> to. To <co> jest <laughs> związek małżeński również. Gdzie mamy na przykład z kimś dziecko, to jest jednak coś bardziej złożonego niż jakiś hejter, który w żaden sposób ze mną nie jest połączony emocjonalnie, rozumiesz? Tak mi się wydaje, że nie możemy tego wrzucić do jednego koszyka. No jest wszystko jeden trzeba koszyk. rozpatrywać indywidualnie. No i teraz patrz. To jest tego jeden kiedyś koszyk, uczyłeś. Dawid. To jest jeden koszyk, bo każdy z nas odpowiada za swoje emocje. Ja nie, ja nie jestem. Ja nie mogę odpowiadać za emocje twoje, nie mogę odpowiadać hmm. za emocje twoje, nie mogę odpowiadać za emocje mojej żony. Nie mogę odpowiadać za emocje mojego psa, mamy, taty, hejterów, nie wiem, ludzi wszystkich. Każdy z nas odpowiada za swoje emocje. Także jak pytasz, czy ja kogoś ranię, ja nigdy nikogo nie zraniłem. Ktoś, kto nosi w sobie winę, ktoś, kto nosi w sobie żal, jest tym żalem, no to później tylko życie mu podsuwa sytuacje, w których to wszystko wybucha. To powiem Ci tak, powiem Ci tak. Jak ja bym był w związku i moja dziewczyna pochulałaby przez trzy miesiące z kimś innym i by do mnie wróciła, to ja mimo tego, że mam w sobie dużo miłości, radości, byłbym skrzywdzony. No, A ja się czuję gościem świadomym, no, nie? No i teraz. I widzisz... teraz gdzie jest problem? No, Pewnie problem. dalej? No, jeżeli Pytanie lubisz dalej. się czuć skrzywdzony, to nie ma problemu. <laughs> jeżeli chcesz się wyzbyć poczucia skrzywdzenia, no to masz jakiś problem. Nie? I teraz wiesz, jak wchodzimy na te wyższe poziomy świadomości, to już inaczej interpretujemy różne sytuacje, inaczej do nich podchodzimy. Luźniej, lżej, akceptujemy rzeczywistość. Akceptujemy, że pada, akceptujemy, że ludzie nas zostawiają, akceptujemy, że są zmiany jakieś. To wszystko zaczyna być akceptowane. Okay. A, co, a co z empatią? Bo możemy sobie wy jakby wyobrazić, że ktoś może być na przykład zraniony. To, tego już nie dopuszczamy w Twojej filozofii? Eee, oczywiście, że nie, bo każdy z nas odpowiada za swoje emocje. Ja nie mogę odpowiadać za twoje emocje. Okay. Wiesz, ty mógłbyś powiedzieć, Dawid, mów o toń ciszej, bo mnie irytujesz. No ale to problem jest z tym, że ja mówię za głośno, czy problem jest z tym, że ty jest, jesteś jedną wielką irytacją i po prostu, wiesz... Dawid, ja o trzeciej w nocy... ...w różnych motywach. Mhm. Dawid, ja o trzeciej w nocy się obudzę i będę twój głos kojarzył, po prostu znał, jak własną kieszeń, naprawdę. Pół życia słuchał na YouTube. Nie? Kurde, nie, bo wiesz co, Dawid, ja... Bo wiesz, nie chcę żebyśmy zestawiali inne sytuacje, typu właśnie ton głosu czy zdrada małżeńska, bo mówię, bo widzę, że wpadasz w taką narrację, a nie wiem, czy ona jest po prostu słuszna, nie? Bo to są zupełnie inne sytuacje, zupełnie inna ranga emocjonalna. Wybacz, że to fałkuję, Dawid, ale Ale dla każdego jest co innego tą rangą. Dla ciebie akurat jest taka, dla kogoś innego, wiesz co? No patrzę tak z nie wiem, to problemy, nie? Okej, okay, czyli dobra, nie widzisz w sobie winy w żaden sposób. Broń Boże. A powiedz mi no. tak szczerze, tak po czasie, co to była za akcja? To miało na celu marketing z tą drugą Anią, z tą Anią Skórą. Swoją drogą ją zapraszaliśmy, może niedługo wpadnie. E, to była akcja marketingowa. Dwa mikrofony byście razem siedzieli. W każdym Dome. razie to była akcja... O, o, o no, 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 widzisz, no. to, by to by starować. porównali, porównali interpretacje. Zobacz, e, to była akcja marketingowa, to była przelotna miłość, to był twój błąd, to była jakaś chwilowa fascynacja. Jak to postrzegasz po czasie? Pozdrawiam Ania. Generalnie Obie. same, same superlatywy, jeżeli mam patrzeć na cały ten czas i teraz wszystko to, co powiedziałeś z tych pozytywnych rzeczy, to każda, każda po trochu. E, trochę miłości, trochę niesamowitej adrenaliny, niesamowitych doświadczeń, pięknych chwil, e, no naprawdę było niesamowicie, nie? A jakie zdanie ma na, na temat tego, o czym tutaj też trochę mówisz, twoja, twoja obecna żona? W ogóle to, jeśli chodzi o to podejście, ona się z tobą zgadza, ona jest przeciwna, w ogóle jak ona do tego podchodzi? Ale w kontekście czego? No tego, o czym tego, teraz mówimy, pasuje, nie? No. W kontekście tych, tego subiektywizmu. No na pewno przepracowała w sobie te emocje, o których Patryk mówił, nie? Także na pewno miała w sobie żal, miała winę, e, zarówno do mnie, jak i do siebie, ale z każdym jakby tygodniem, jak już ewidentnie nie byliśmy razem, przepracowywała to i ostatecznie przepracowała to totalnie, że zrozumiała, że no każdy z nas jest wolnym człowiekiem i tak na dobrą sprawę może robić, co chce. To nie jest tak, że jestem czyjąś własnością, że ona jest moją własnością. I... Czyli jak ona by zrobiła to samo w drugą stronę, miałbyś los? Oczywiście, że tak. To jest tak, jak gdybyś mi się zapytał, czy ja miałbym los, jak ty byś coś takiego zrobił. No oczywiście, że tak. Do no czego? nie, no bo to jednak... Bo jesteś wolnym człowiekiem. I teraz nieważne, czy ja mam bliskiego przyjaciela, czy to jest moja mama, czy to jest mój tata. Mhm. Ja nie mogę zabronić drugiemu człowiekowi nie być szczęśliwym. Czyli jeżeli ktoś widzi, że jego szczęście może być gdzieś indziej, w innej pracy, z inną osobą, jak. Kim ja jestem, żeby komuś zabraniać? A ty się rozstałeś, Dawid, za nią jedną, poszedłeś do drugiej i wróciłeś do tamtej? Czy to było tak, że to było w trakcie związku? Jak to wyglądało? Bo to jest ważne, bo teraz wiecie, ja nie chciałbym, żebyśmy popadali w, taki, w taką narrację, że ta wolność to jest brak zasad. Bo tak do końca też nie jest. Dobrą wolnością jest wolność w jakiś sposób ograniczona pewnymi prawami, właśnie moralnymi i tak dalej. Czy nie, tak, mi się dobra wydaje. wolność to ograniczona i teraz wiesz. Każdy ma inne te ograniczenia. I teraz należy kim żyjemy, będziemy rozmawiać. Bo wiesz, bo ży... trzeba patrzeć przez pryzmat tego, w jakim państwie żyjemy, bo żyjemy w takim, w którym instytucja małżeństwa zakłada, że nie możesz mieć innej żony, partnerki i tak dalej. Jest to zdrada. Wiesz, są religie, są kultury, w których możesz mieć kilka żon, ale my jesteśmy w Polsce. Aha. No nie. I patrząc przez pryzmat właśnie Polski i tego naszego ładu, niepolitycznego, a ładu bardziej życiowego, starego. którego. Starego, ła... <taki> tak, starego ładu. Wiesz, to, to w tym kontekście pytam, nie? Wiesz, ale to patrzymy teraz przez pryzmat, nie wiem, 80% społeczeństwa, 90, 95. Generalnie 95-9% społeczeństwa zawsze się myli. Wyjdźmy od tego. Czyli jeżeli mówimy mm -hmm. o finansach, o prowadzeniu życia, o byciu szczęśliwym, o czymkolwiek, 99% będzie robiło coś Ale źle. Ale zawsze? Czy raczej raz na jakiś czas? I wtedy Wiesz się o co, tym mówi ja myślę, że To jest podobna zasada sprawa. jak w biznesie. 1% ma rację, 99% robi coś źle. Także generalnie trzeba robić na odwrót, jak wszyscy, najprawdopodobniej wtedy będzie dobrze. Okay. <laughs> Kurczę, czy wolnością na pewno jest to, że róbmy co chcemy? Bo tak to trochę brzmi. I czy tak definiujemy tą głęboką wolność duchową? Rób ta, co chce, ta. To e, jest bardzo sam, kruche podejście. Sam ze sobą, dopóki. Fizycznie komuś czegoś nie zabierasz, nie wiem, jeżeli wiesz, że ja ci nie zabiorę pieniędzy, jeżeli ja nie uszkodzę twojego ciała, no to czemuś miałbyś ograniczać czyjąkolwiek wolność? Czy nie chciałbyś być zawsze wolnym człowiekiem? Czy nie chciałbyś. To w ogóle to jest hit. Kim ty jesteś, żeby komuś pozwalać być wolnym? Wiesz, to jest tak, twoja dziewczyna. Wiesz, to, nie, to, nie to, to jest to... twoja własność? Wiesz, wiesz, to jest tak, jak. Yy, a propos dziewczyn. To, są, to jest twoja własność, serio? To nie jest tak, że wy jesteście dwo. Ma oczywiście wolnymi... indywiduami, tak, tak, oczywiście. No tak. I razem coś współtworzycie większego, a nie że ktoś jest czymś własnością. Wiesz, mi się wydaje, że te blokady w tych wolnościach nie zakłada jakby sytuacje zewnętrzne, tylko raczej właśnie ten wewnętrzny kompas wartości, moralności i tak dalej, że tu wewnętrznie czujesz, że masz to sumienie, jeżeli je masz, oczywiście, że ono ci podpowiada, ej, robisz źle, ej, popełniłeś błąd, ej, przejście. Moja wina, moja wina, moja zawsze tam wielka wina. Ale zobacz, wina. kurde. Są, <laughs> tam, nie ja sobie nie myślę, moje klimaty. No. Ja sobie, moje też, nie? Pamiętajcie, że moje też nie też patrzę z dystansem na, na katolickie, tutaj podejście. Do duchowości, ale kurczę Ja myślę, że wszystkie emocje są potrzebne, wiesz Że to nie jest tak, że taki Jan Paweł II Czy Matka Teresa nie popadali w złość Smutek, czy, czy nawet winę Momentami, momentami Zobacz, ty masz tak, że czasami pozwalasz sobie Na te negatywne emocje czy wykluczyłeś je totalnie? Yy, nie da się, znaczy nie da się. Na pewno bardzo trudno jest totalnie. Czyli to jest tak, jak powiedziałem, zdarzają mi się sytuacje życiowe, w których jak mam osłabiony organizm, to pojawia się we mnie straszek, pojawia się jakaś tam złość, irytacja, frustracja. Pojawiają się te emocje. One są jak mgiełka, bardzo rzadko, ale się zdarzają. Także da się, moim zdaniem, doprowadzić do tego, z takiego stanu świadomości, że nie będziesz odczuwał tych niższych emocji w ogóle. Ale to trzeba się jakby temu już poświęcić całkowicie, nie? Łatwiej byłoby to osiągnąć w lesie niż w mieście. Łatwiej by to było osiągnąć w 100% dając sobie to za cel, czyli dbasz o ciało, umysł, wszystko. A jakie są cienie takiego podejścia? Widzisz tutaj jakieś Bo muszą być. Muszą być, według taoistycznego i niang muszą być. Nie, zdechniesz z głodu, nie? <śmiech> <śmiech> Wiesz, musisz jakoś zarabiać, musisz w tej dżungli życia być. No ale widzisz, mnisi buddyjscy chodzą po domach, zbierają ryż i generalnie wyjebą go, nie? No. Także dosyć łatwo być przebudzonym, oświeconym w lesie, gdzie ludzie ci dają dary i ty możesz całe życie się skupiać na tym, żeby wzrastać duchowo. To jest łatwe. Dużo trudniej jest to robić w mieście, nie? Trzeba płacić podatki i Kurczę, a, a powiedz mi nawet w propo takiej sytuacji, powiedzmy, jak była ta słynna akcja z TikTokiem i z bliźniakami, wszyscy doskonale znamy i ty, i Kądziu, i słuchacze na pewno też nie trzeba przybliżać, to powiedz mi, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ty w takich sytuacjach śpisz spokojnie i nie masz jakiegoś takiego poczucia, ej, może pojechałem za mocno, ej, może nie wziąłem odpowiedzialności za te słowa, bo wiesz dobrze, że ktoś to źle zinterpretuje, nie? Ty masz tego świadomość, wiesz, o co chodzi. Bo wiesz, jakby... Ty... dzieciaki, czy, czy młodzież tak. wchodząca w dorosłe życie, pomyśl sobie, ej, może to jest takie proste faktycznie, i wiesz, i... Czujesz odpowiedzialność za te słowa? To są uproszczenia pewne. Nie, bo czekaj, to mnie interesuje. Czy po prostu nie. czujesz tą odpowiedzialność? Ani trochę. Bo to wiesz, Potem idzie, idzie yeah. dzieciak, idzie do rodziców i mówi, że on rzuca, on rzuca szkołę, szkołę, bo on idzie budować bliźniaka. On nie jest świadomy tego, ile jest zagrożeń. Ty jesteś. Wiesz, ale to jest tak, jakby, to jest tak jakby dziecko zobaczyło kawałek gry i już na podstawie tego miało cały świat sobie układać, albo kawałek filmu, albo zdanie z filmu. Ale wiesz. I teraz, jeżeli ktoś y chce odsłuchać całą moją wypowiedź, no niech sobie wejdzie na kanał YouTube, niech kupi sobie moją moją książkę jest milionera, niech wejdzie sobie gdziekolwiek, bo jest masę y miejsc, gdzie ja rozwijam nie. temat. Ale masz świadomość, Dawid, że większość, jakby, nie, jakby nie zrobi tego. Nie, nie zrobi tego, po prostu zostanie z tym TikTokiem, nie? To mi... jest odpowiedzialność, ta kwestia odpowiedzialności. na mieście mnie już parę osób zaczepiło, Dawid, dzięki zostałem deweloperem dzięki tobie. Okay. Także my, my to wiemy absolut... o tym, mhm. że zdecydowana większość oczywiście nic nie zrobi z tą informacją, że mhm. warto rzucić szkołę, żeby uczyć się samemu warto wziąć kredyt, żeby zastosować dźwignię i szybciej stać tak. się multimilionerem i warto wchodzić w deweloperkę, bo to jest jeden z najbezpieczniejszych tematów, jakie są. Wiesz, to jest super, to jest świetne podejście, My tylko prawdopodobnie to. większość ludzi nie zrobi tego, bo ty mówisz o tym, e, weź, weź kredyt, e, nie wiem, e, ucz, się, ucz się samemu, rzuć ale szkołę, ucz się zrobią... samemu, ale oni nie mają tej wiedzy, żeby prawdopodobnie to zrobić, tak? Teraz hit jest taki, że to nawet nie wymaga wiedzy. To bardziej wymaga osobowości. Ludzie nie osiągają sukcesu nie dlatego, że nie ma wiedzy, bo wiedza jest, Leży, czasami ją tak. można kupić za, za darmo. Jest w internecie to jest raz, mhm. Dwa, jest książka, Słowa, że szkoleje, milionera. albo po prostu wystarczy pójść do gościa, który to ogarnął. Także okay. wiedza tak. jest. I jeszcze do niedawna wszystkich było stać na to, żeby być deweloperem. Wystarczyło było zarabiać 5,5 okay. tysiąca, to związek już nie jeden. Był w stanie wchodzić w deweloperkę, budując swój dom i w połowie go sprzedając. Bo wiesz o co okay. mi chodzi, nawet, bo ta wiedza jest jak najbardziej i są osoby, które oczywiście potrafią ją wykorzystać, tylko chodzi mi o to, że wiesz, że ty masz świadomość, że ludzie ciebie postrzegają jako idola, autorytet i tak dalej, nie? Nie A, wszyscy na TikToku. Ale, ale wiesz, to no uczelni, że w ogóle jest tak. fajnie jest mieć no tą dużo, świadomość. Dużo, 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 no. bo wtedy wiesz, masz z tyłu głowy coś takiego, że ej, muszę uważać co mówię, bo ci ludzie nie będą analizować każdego słowa, tylko wezmą to w ciemno. Na TikToku wiesz, oglądają wiesz, mnie wiesz, dzieci. I wiesz, zastanawiałem się czy ty, bo ty jesteś inteligentnym gościem. Mieliśmy okazję kilka razy rozmawiać I czy nie masz takiej refleksji Wiesz, że ej, może powinienem zrobić jakieś dopowiedzenie? Może powinienem tutaj wyjaśnić, o co mi dokładnie chodzi? No bo mówię, bo to jest ta empatia, to, to ryzyko tych słów, że może ktoś to jest, się źle zinterpretuje Tak, może to jest nie? niebezpieczne tak uproszczenie. Jak, wiesz, jak obsesję doskonałości, do tego też zaraz wrócimy, nie? Bo to też można różnie zinterpretować, nie zawsze to jest dobre, nie? No. I pytanie. Jeżeli Pytanie, o... którego nie zadałem, ale dawaj Jeżeli chodzi o te niedopowiadanie Czy jest jakieś ryzyko Uważam, że nie, takie są zasady internetu Wiesz, i teraz albo się w tych zasadach odnajdujesz Albo się nie odnajdujesz, albo wkładasz tam kij w te browisko, Żeby ci te bróweczki wychodziły I wiesz, ale roznosiły ty się, ten jak, zasięg Jak ty się czujesz, jak się na ciebie, na przykład ludzie Gdzieś tam uczynili cię memem O, to jest dobre określenie, uczynili cię memem Jak się czułeś wtedy, gdy Polska się z ciebie śmiała? Byłem dumny Naprawdę? Ale Jezus. Dawid, naprawdę, szczerze. Bez pługu. Byłem bez kitu, byłem na maksa z siebie dumny. A nie masz takiego w końcu, mówię, i że musiałem tak zagrać, nie? Kurde, a nie masz takiego poczucia? w się sensie, wiesz, ja zawsze sukces rozpatrywałem jako coś takiego. W sensie składową tego sukcesu było to, że ja będę cieszył się szacunkiem mądrych ludzi. Ty czujesz, że cieszysz się na ten moment szacunkiem mądrych ludzi? Mądrych ludzi, podkreśmy. Wiadomo, tu można interpretować, kto jest mądry, kto nie, ale myślę, że wiesz o co mi chodzi, nie? Yy, Oczywiście, no, czciąc. Turbo subiektywne, nie? A turbo, turbo ktoś turbo. mądry. Oczywiście, Ale, ale jeżeli chodzi o tych ludzi, na których mi naprawdę zależy, to tak. Bo, na oni, bo oni zawsze rozumieją każdy chwyt, czy to marketingowy, czy co robię. Bo na końcu dnia wiesz, ktoś może powiedzieć: Ale Dawid źle zrobił, ale tamto źle zrobił, ale to mu nie wychodzi. Zły marketing, ale to ja zarabiam e, miliony rocznie, a nie te osoby, które to komentują. I teraz wiesz, na Ci w wszystko... końcu. Na końcu, dnia, na końcu zależy, na na końcu dnia, teraz zależy co robimy, jeżeli mówimy o marketingu w sieci, budowaniu marki osobistej, to a? ktoś mi może zarzucić, źle to robisz, <laughs> śmieją się z ciebie, haha, ha, ha. a na końcu dnia, dobra, ile zarabiasz ty swoim marketingiem, mhm. a ile ja zarabiam tym, o którym ty mówisz, że on jest taki zły. No wiesz, ponu, ponury, ponury marketing, wiesz, jest znacznie prościej zbudować, aniżeli ten taki pozytywny. Tak? No to zrób. Wiecie, Ale tylko, wiesz, tam to 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 teraz wchodzą zasady, taaak. moralność. No i teraz moralność. I teraz tak, chcesz iść po malutku? No. Czy upabrzesz się troszeczkę przez chwilę, żeby zyskać po popularność, a później dać wartość? Paczek jest, paczek jest bardzo prosty. Czyli mamy, nie wiem, Kuba Wojewódzki też dla wielu jest totalnym zryciolem. Dla wielu ludzi. Wystarczy, że on teraz przed tym te bardzo mądre, piękne, rozwojowe rzeczy. Wiesz, ile ludzi by go słuchało? Wiesz, Oczywiście on ma, ma świetny przekaz. On ma moc do tego, żeby ma. zmieniać rzeczywistość. Ma nieprawdopodobną. Ale jak wielu influencerów na TikToku, jak wielu naprawdę ludzi, którzy nagle zmieniają komunikację i są w stanie zmieniać rzeczywistość na lepsze. Oni są w stanie być naprawdę tak dobrymi duszkami, że coś fenomenalnego. To prawda. Świetnie przy tym zarabiać, zmieniać świat na lepsze. Coś pięknego. To prawda, bo przytoczyłeś Wojewódzkiego, wiecie co, ja mam takie poczucie, bo słucham go bardzo dużo, bo gdzieś tam mnie inspiruje, mam poczucie, że on zawsze mówi to, co myśli. Ty, Dawid, zawsze mówisz to, co myślisz, faktycznie, nawet w naszym wywiadzie dzisiaj, czy raczej rozmowie, bo to nawet dyskusja niż, niż wywiad, i tak miało być, ale czujesz, że zawsze mówisz to, co myślisz? Że to jest spójne? Czy masz tak, że myślisz jedno, mówisz, mówisz co innego, robisz jeszcze co innego? Na dany moment zawsze to jest w 100% szczere, tylko ja się zmieniam, ja ewoluuję, także wiesz, moje zdanie dzisiejsze to nie jest moje zdanie sprzed roku. Sprzed roku to nie jest to samo co z pięciu lat, dziesięciu, i tak mogłem ci wiesz, co roku, czyli yy, śmie śmiesznie dla mnie brzmi to, że ja mówię coś takiego prawdziwego, to jest na dany moment prawdziwe. Wiesz, no to oczywiście, ale trzeba brać odpowiedzialność. Ja sobie myślę, dobra, załóżmy, że teraz byłbym takim mizoginem. Nienawidzę kobiet, mówię brzydkie rzeczy. Mija 5 lat i nie Zmieniasz jestem. Zdanie. I, ale wiesz, ale wtedy fajnie jest na przykład pewne rzeczy sprecyzować, sprostować z tej przeszłości, nie? Bo zobacz, ty masz takie poczucie, że jest coś w twojej przeszłości, uwzględniając FTC i wszystkie te przygody książkowe, nieksiążkowe, mentoringowe, za co się wstydzisz? Ani? że, co, że coś zrobiłeś źle. Nie, to jest tak jak miałbym się wstydzić za to, że nie wiem, kupę zrobiłem w Gacie, jak miałem roczek. No, mi chodzi bardziej I o świadome to świadome przemawianie, bo to jest zupełnie co innego znowu, wiesz, Ale świadome to, przemawianie. To nie, ma, to nie ma znaczenia, bo ma, ona da tak, na każdy ma. okres, a... Nie wiem, chcesz przepraszać za każdy dzień swojej w szkole, jak robisz jakieś głupoty? Nie, mi chodzi o takie największe rzeczy, jakieś moje wypowiedzi, które mogły kogoś zranić, mogły zostać źle zinterpretowane, mogły niektórych piłkarzy doprowadzić do wypalenia na przykład i tak dalej. I Dobra. po czasie, jakbym się zreflektował, to chyba chciałbym się wypowiedzieć w tej kwestii. Takie wewnętrzne sumienie. Co się może Bo... wyjaśnić po prostu pewne Wyja rzeczy. Nie wyjaśnić, nie? ale nie, znowu, nie na takiej zasadzie, że o muszę się teraz wytłumaczyć, tylko takie wewnętrzne poczucie, że okej, okay, dojrzałem do pewnej rzeczy, patrzę na nie inaczej, przegadajmy to znowu. Bo na przykład takie FTC, nie? Daj swing. konkretny przykład. No? Tak, Bo właśnie przykład. Razie, no. Będzie fajnie oprawiać na przykładzie. Zobacz, czy obsesja doskonałości jako książka i też pewna filozofia może szkodzić? Twoim zdaniem, tak po czasie. Wiesz co? Yy, woda może szkodzić. Bo no się, dobra, że... ale ty jej nie tworzysz. Chodzi mi o jakby twoją <laughs> książkę. Nie ja wiem, ale to wszystko może szkodzić. Każda informacja, na ale... przykład bądź pewny siebie, informacja, czy możesz szkodzić? Oczywiście, że może. Czy informacja, nie bój się, możesz szkodzić? Tak, może szkodzić. Czy woda może szkodzić? Tak, może szkodzić. Także bardzo ogólne pytanie to ogólna odpowiedź. Powiem ci, że. No ale nie, czekaj, no poczekaj, nie, no poczekajcie. No to, ale, czyli obsesja doskonałości, bo wiesz, że ona zakłada pewne podejście Aha. człowieka, który jest naturzczykiem, bo ty byłeś naturzczykiem, nie byłeś gdzieś tam piłkarzem, nie grałeś, nie byłeś trenerem piłki nożnej. Dopuszczasz to jakiś taki margines błędu, że coś mogłeś źle powiedzieć, że ta filozofia może jednak nie działać po prostu i że może prowadzić czasami do wypalenia. Tak jak woda. Jak za dużo jej użyjesz, możesz wiesz, mieć problemy, nie? A ostatecznie możesz zginąć. Także... Yy... A to wyszło spod twojego pióra, wiesz, chodzi mi o to, nie? Ta odpowiedzialność za słowa znowu, tylko w tym momencie pisana, nie? Słowa można nadinterpretować, słowa, słowa można niedointerpretować, słowa można naprawdę... W zależności kto czyta, mhm. tak może się pojawić problem, czyli jak czy ta osoba inteligentna to wyciąga zawsze bardzo dużo z książki na przykład, nie? czy ze szkolenia, nieważne, mm, słucha. Mm. E, gdy mamy do czynienia z tym, że słucha nieodpowiednia osoba nie, i tu w teorii nie, nie, nieodpowiednią wiedzę. Tylko nieodpowiednia osoba czyta po prostu. A co to, to znaczy nieodpowiednia, jakby wiesz, bo znowu to musimy sprecyzować, że nie no jest No na dopowa... przykład taka, co wyciąga tylko fragment, nie patrzy na całość, na przykład. Mhm. Czyli to jest znowu to, że ktoś usłyszał TikToka i na podstawie tego buduje całe zdanie o Dawidzie Piątkowskim. Na podstawie jednego TikToka, nie? Okay. Czyli bo, to jest kurde, mniej więcej bo... to samo, że masz jedno zdanie na ja przykład. Się rozumiem, to, ja Cię rozumiem, ja Cię rozumiem, bo też wiesz, że jestem pismakiem, ja też popisuję książki i chodzi mi o to, że ja w pewnym momencie pisząc zrozumiałem jedną ważną rzecz, że jako autor w miarę chyba inteligentnej, jestem w stanie przewidzieć pewne rzeczy, które mogą zostać źle zinterpretowane. I ja wtedy piszę, że nie chciałbym, żebyście odebrali to jako X. Nie chcę też, żebyście pomyśleli, że Y i dzięki temu ja mam taki spokój, że wiesz, że zminimalizowałem ryzyko, że ktoś źle to odbierze i zrobi sobie krzywdę. Wypali się, wiesz, będzie źle trenował, no bo umówmy się, Dawid. Czy naprawdę zawsze jest tak, że trenując więcej, ktoś osiągnie sukces? To jest takie spolszczone, takie uproszczone. To teraz, które. Tu ja wracamy pytanie. do piłki, do świata. No, no czy wiesz, to, to uproszczenie, które się gdzieś tam często pojawiało, czy to w książkach, no. czy, czy w wykładach, że pracując więcej osiągniesz sukces. Czy faktycznie tak jest? Czy ty w to wierzysz? I ja nie? może też, jakby dopowiem do tego, co ty, co ty, Patryk, powiedziałeś. My jako, mówię, 13, 14. Latkowie czytaliśmy ciebie i rzeczywiście tą filozofię staraliśmy się naprawdę wpajać. Miam, mam tu przykład akurat. My graliśmy razem w drużynie, graliśmy razem w Lechii. Jeszcze kilka. Kolega na ławce akurat ale na ławca. Ja, wcale nie. Ja go pozdrawiałem. <laughs> nie? Ze środka Pola go pozdrawiałem. Było, było naprawdę kilku naprawdę bardzo bardzo dobrych chłopaków, było kilku osób na kilka osób naprawdę takich świadomych, ambitnych. Naprawdę treningi kilka godzin dziennie. Ja sam jako szesnastolatek, nawet kiedyś do ciebie pisałem, bo wstawałem o czwartej rano, trenowałem, potem szedłem na siódmą na trening, potem szedłem na szesnastą na trening, jeszcze na osiemnastą, siłownię. Aha. I ja uważam, że ty, y, tyle godzin treningu ostatecznie nie pomogło mi w niczym. Ja, ja pisałem do Ciebie, bo chciałem właśnie, pytałem mówię, Dawid, wiesz co, bo ja trzy razy w tygodniu wstaję o czwartej trenuję, jest, bo to była jesień. Ja, ja też miałem takie podejście, że im wie, jak najwięcej trenować, tylko obsesja, obsesja piłka, bo chcę być piłkarzem, to jest moje największe marzenie, ale uważam, że ostatecznie to nie jest dobre podejście. Po 10, 10 lat grałem w piłkę, Mamy, mieliśmy tu rzeczywiście mm, przyjaciół, którzy byli reprezentantami Polski. Mm, byli zapraszani samodami. do klubów e, Premier League. Naprawdę był świetny rocznik. I oni teraz mają zerwane więzadła. Jedno, tak, drugie. Mm, byli profesjonalni, tak. uwierz mi. E, bardzo inteligentni. Dieta, wszystko. Roder no, nie... i tak dalej, wiesz. Serio, Też... my byliśmy... Ja mam poczucie, że do tej pory nam to troszkę zostało, takie podejście. Ale to, mhm. uważam, w sporcie nie do końca jest bezpieczne. Nam trenerzy zawsze mówili, nie róbcie tego tyle. Ja wiem, o czym ty. Ja też czytałem, pamiętam, o czym ty pisałeś w kontekście tego, ale to jednak mimo wszystko. Ja, ja grałem też w górniku Zabrze. I tam byli trenerzy, którzy trenowali już na poziomie ekstraklasy. I teraz mm -hmm. pytanie: Czy jako młody chłopak powinienem się słuchać trenera, który jest trenerem już prawie na poziomie ekstraklasy, bo byłem akurat w rezerwach, wszyscy widzę. Czy człowieka, który nie jest związany z piłką ostatecznie. Bo my ciebie traktowaliśmy wyżej niż naszych trenerów. No mówię, to jest znowu to, że wiesz, my patrzyliśmy jako na autorytet. Nie? Że trener zdań... mi tam gada, ale to Dawid powiedział, że jest więcej, trzeba więcej godzin trwać. My to szliśmy ślepo. I zanim jako odpo... młodzi ludzie. Zanim odpowiedź mam wrażenie, że to była najdłuższa wypowiedź w historii wykolejonej. Ja ja tak. tak. Dzięki bardzo dzięki. W każdym razie odbijając właśnie, no bo to jest ważne, wiesz, też Dawid wybacz, że jeszcze ten monolog pociągnę, ale chodzi o to, że nie chcemy cię w żaden sposób atakować, tylko chodzi o to, że wiesz, ja też współpracuje z zawodnikami, nie? I Czasami wyciągam ich z tego wypalenia, do którego doprowadziła ich zła interpretacja obsesji doskonałości albo złe stosowanie tego i... Nam już to nie pomoże, my już piłkę nie gramy, ale chcemy to sprostować i chcemy to z Twoich ust usłyszeć, żeby im było lepiej, żeby oni się nie zagubili i nie popełniali naszych błędów, nie? Bo my krzywo patrzyliśmy na kogoś, kto pije Coca-Cola i mówiliśmy, że nie osiągnie sukcesu, S serio? a dzisiaj gra w Ekstraklasie i w kadrze Polski, więc wiesz. W moim zespole byli zawodnicy, którzy teraz grają w Serie B we Włoszech, w Ekstraklasie, no naprawdę, mega Ale zawodnicy. odbijmy Ci piłeczkę jak w tenisie, tak, żebyś teraz mógł odpowiedzieć. Jak na to patrzysz po prostu, na tą całą filozofię, którą e, propagowałeś? I Bardzo dobrze, tylko tak jak to mówicie, yy, z, traktowanie tej wiedzy szczątkowo mogło dawać niekorzystne efekty, ale jednak jak się patrzy na całość, to to jest całkiem dobra i fajna idea. I teraz to jest tak jak Kobe Bryant. Spojrzymy sobie na tą legendę, która wiemy, że to był tytan pracy i tak jak mniej więcej powiedziałeś o swoim dniu, treningowym, to można byłoby go pomnożyć jeszcze razy 0,5 czy znaczy razy 1,5 albo razy niemalże 2, nie? Gościu był tytanem. Znaczy Dawid, ja, ja bym miał co 17, ale mi się wypalił. Ale to, co powtarzał, to było trening, regeneracja, trening, regeneracja. I ta regeneracja to nie był tylko roller, tylko on tam miał serio solidną tą regenerację, nie? I teraz… Ale kładłeś na to nacisk w swoich materiałach? Czułeś, że kładłeś? Jeżeli przekopiemy sobie YouTube'a, na pewno tam znajdziemy, jeżeli przekopiemy Obsesję Doskonałości, no musiałbym ją sobie tak przejrzeć, żeby, żeby powiedzieć, gdzie i co było zawarte, ale generalnie, no tak, nie? I teraz wiecie, jak mamy cały obrazek i ktoś patrzy tylko w jeden punkt, w jeden narożnik obra obrazka... Czy to w zbioru informacji i bierze tylko to? Ale Dawid, to tak nie jest, że bierze tylko to, bo to był psycholog, to był trening mentalny, to, był, to była dieta, to były treningi, no wszystko. Ale patrz, to dobra, to teraz porozmawiamy sobie. Tam. Bo to jest fajny moment, teraz nas możemy się skonfrontować. Miałeś więc... trenera od motoryki? Miałem. Miałeś trenera od piłki? Tak. Miałeś trenera klubowego? No tak, trenera klubowego, tak. No. Miałeś trenera dietetyka? Miałem catering. Miasz catering. Czy konsultowałeś teraz z nimi wszystkimi, jak to zrobić, żeby to było jak najoptymalniej? Trener od przygotowania motorycznego, na podstawie tego, jak wyglądałeś fizycznie, powinien ci powiedzieć mniej więcej, ile powinieneś trenować. Ja, to jest taka podstawa. Teraz dlatego, yy, i to było jasno, jak byk napisane w Obsesji Doskonałości, żeby otaczać się najlepszymi trenerami, jacy są dostępni, nie? Kurde, bo wiesz... I teraz, jak masz dobrego trenera od motoryki... Jacy są dostępni. To już... No, bo nie, nie ma wiesz w całej Polsce, w każdej mieścinie wybitnych A... trenerów motorycznych, ale z drugiej strony, jakbyś w sieci ich miał i uh -huh. byś ich brał z sieci. Tylko znowu tu się wkradają pieniądze, nie każdy ma pieniądze, ale tam było jasne, jakby powiedziane. Otaczaj się profesjonalistami, oni ci wszystko fajnie pokładają. Jak robiłeś to na własną rękę. Wiesz, szesnastolatek, ambitny szesnastolatek, podejrzewam, że większość tak zrobi. Ale trzeba było przeczytać książkę do porządku i wziąć trenerów dobrych, nie? Tylko wiecie, Chociażby teraz... konsultacje, nie? Dawid, to jest czasami tak, że ci że właśnie mówili: odpuść sobie, chłopie, za dużo, za dużo. A my potem mieliśmy kontekst tego, że Ty na YouTube w jednym filmiku mówiłeś o tym, że był jakiś gość, który trenował 9,5 godziny dziennie. Ale, że dojczy... przesadził, no. Że przesadził, nie? Tylko właśnie wiesz, chodzi mi o to, czy my nie wrzucamy przypadkiem wszystkich do jednego koszyka znowu, nie? Bo mam wrażenie, że rzeczywistość nie jest aż taka prosta, jest jednak dosyć złożona i nie możemy powiedzieć, że ta obsesja na doskonałości będzie dobra dla każdego. Dla Kobiego była, dla Ronaldo była, ale mam, mamy Wojtka Szczęsnego, który jarał fajki i też doszedł na najwyższy tak, poziom. Tak. Będąc leniuszkiem, nie? Rzeczywiście, z którymi, z którymi też miałem okazję trenować, oni nie byli, to nie było na zasadzie takiego, o której ty mówisz, trening, dieta, wszystko, nie, szczerze to nie. Po prostu dobrze zbiegło, zbiegło się szczęście z odpowiednim momentem, z pewnym talentem, z pracą oczywiście, oczywiście. jak najbardziej tak, 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 tak. i oni naprawdę teraz są w Ekstraklasie i będą reprezentacji Polski zaraz. Mhm. Wiesz co, nie wiem jak to przyrównać finansowo. Być w Ekstraklasie to jest jak zarabiać, nie wiem, 15 tysięcy na miesiąc? Oj, więcej. Tu mieliśmy kilku takich gości, to przyjeżdżali. Legion, oj, że więcej. No dobra, trzy, 30. Są ludzie, którzy zarabiają właśnie. miliony miesięcznie. No. Są ludzie, którzy zarabiają dziesiątki milionów i dużo, dużo, dużo więcej. I teraz wiecie, jak wy porównujecie piłkarzy, że czymś fenomenalnym jest ekstra klasa. No, ale miałem po 20 lat, Dawid. Na razie. Wiem, ale to, to nie jest żaden jakiś wielki wynik. Nie? Umówmy się. W skali Polski I teraz jest. Teraz w skali Polski jest, bo w skali polskiego amatorstwa. Dalej, nie w polskich klasa. klubach mimo tak. wszystko jest yy, betonowo, archaicznie, jak będziemy patrzeć nawet na kluby ekstraklasy. Zmieniło się dużo od, od czasów FTC, gdzie było bardzo głośno krzyczane na całą Polskę, żeby trenować więcej, a nie tylko trzy czy cztery razy w tygodniu po godzinkę, półtorej, bo tak to wyglądało. Motor, jaki w większości klubach nie było wcale, albo była z raz w tygodniu dwa. E, mm. Nie było trenera mentalnego, nie było dietetyka, nie było nikogo od y, rehabilitowania de facto tych dzieci, dalej nie ma. Może w Kusak. tych mniejszych klubach, znaczy, ty masz rację też, jako, Dawid O mówimy, jak no. o jakimś profesjonalizmie Ale Dawid, powiem ci, to, a, a czy ty to wiesz, jesteś w środku, bo naprawdę jest wiele klubów, bo ja mam kontakt z zawodnikami, gdzie to naprawdę poszło na wysoki poziom, umówmy się Poszło, wiesz, może, jest, nie że... uogólniajmy tego bo... Wyżej, może poziom jest wyższy, ale to nie jest tak, że zawodnicy drużynowi są traktowani jak zawodnicy indywidualni jeszcze takiego poziomu. No Polska piłka nie reprezentuje i długo reprezentować nie będzie. I dopóki się tak nie stanie, że każdy zawodnik będzie traktowany indywidualnie, dla mnie to jest amatorka. Albo wchodzimy okay. w świat pełnego profesjonalizmu, o czym jest jakby obsesja doskonałości, że gramy grubo, robimy to na maksa profesjonalnie. Albo mówmy, że to jest amatorka. No bo taka jest prawda. I teraz jeżeli porównamy to, jakie zaopiekowana jest nasza wspaniała tenisistka Świątek, i porównamy to do jak zaopiekowany od najmłodszych lat był statystyczny piłkarz, to to jest taka przepaść, że to głowa mała. To tak, jak Ile z czasu, świata? pieniędzy, mm -hmm. fachowców było wpakowane w naszą świątek, a jak jest wpakowane w, w piłkarza. Dlatego wiecie, wszystko zależy z jakiego punktu patrzymy. nie? I teraz z tych wszystkich amatorów piłkarskich no ktoś musi być najlepszy, ktoś musi grać w tej ekstraklasie. Eee, ale, powiesz... ale gdybyś zastosował taki profesjonalizm w tenisie, to w turniejach amatorskich nie będziesz wygrywał. No dobra, Dawid, ale, ale trzeba się. Trzeba my się... Uciekamy, uciekamy, mam wrażenie, od tematu, że wróćmy jakby do pointy. zobacz. Czy czujesz, że ty masz tą regułę na sukces? Bo tak czytając tą książkę można było odczuć, że to jest pewna reguła na sukces, że rób tak i tak, a sukces osiągniesz. My, Pytanie, czy faktycznie. My w to poszliśmy. Pytanie, czy faktycznie. Wiesz, ja bym chciał, Dawid, naprawdę. Po usłysz... czasie jakby, tak? Po czasie, czasie faktycznie... osiągnięcia sukces, tak, 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 no dokładnie, twoje spojrzenie po czasie. Bo ja bym chciał naprawdę po czasie usłyszeć książkę. szczere spojrzenie. Nie, na, na tą całą filozofię podejście. Czy ono może być mylne? Jeżeli powiesz, że tak, odpuszczamy temat. Oczywiście, że może być mylne. Bo można... Czy to, nie jest, to nie jest... To nie jest... To nie jest tak, że... Teraz co rozumiemy przez mylne? Bo... Wiesz, sukces. Że może nie doprowadzić do ów sukcesu. No nie? Że może być tak, że zawodnik nie zostanie zawodnikiem. Nie? Że mimo, że ciężko pracował, zapierdalał pół życia, to grać nie będzie. Bo ja też znam takie przypadki. Mega profesjonalistów, którzy po prostu dziś nie grają tak bo to jest bardzo wielowymiarowe to nie jest tak, tak że to bo jest nie chcemy im mydlić to oczu. Nie? Nie, to nie jest gwarancja sukcesu albo sto, 100% że osiągniesz sukces. No nie znaczy, znaczy, okay. jednej rzeczy i to chciałem takie usłyszeć. coś jakby nie, nie istnieje Wiesz, w każdej branży nie jesteś w stanie komuś zapewnić 100% sukcesu nawet jeżeli to jest na przykład taka deweloperka no. gdzie niemalże dwie ręce bym sobie dał że obciąć że no nie da się tam nie zarobić No, 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 no ale przyszła inflacja nagle 18 jest szansa, że zarobisz mnie. ale dopiero nie wiadomo kiedy, za jakiś czas. No. Ja wtedy, właśnie y, mając te 16-17 lat, nie dopuszczałem do czegoś takiego, nie dopuszczałem do w ogóle szczęścia. Nie wierzyłem w coś takiego, że ja wierzyłem w to, że ciężką pracą jestem w stanie naprawdę osiągnąć wszystko. Teraz, mhm. już po czasie, wierzę, że szczęście jest bardzo ważne. Wtedy mhm. kompletnie w to nie wierzyłem. Wierzyłem, że ja jestem kowalem własnego losu, ode mnie wszystko zależy. Teraz wiem, że nie. W tej idei brakowało chyba luzu. W sensie, no. Chodzi o to, czy, te, czy to szczęście jest e ważnym elementem w sukcesie, po prostu. Ten fart. Bardziej, takie szczęście no, niezależne od nas, tak? No to właśnie, może fart, używajmy fart. tego określenia. No, tego. no wiesz, no i teraz można powiedzieć, że w piłce ktoś może powiedzieć, że tak, to jest ważne. Yy, guzik ważny, bo jak zaczynasz rozumieć zasady gry, to jesteś w stanie hakować system. I teraz, jak ja na przykład bym hakował system, będąc piłkarzem. Hmm? No dobrze. Jest wielu utalentowanych zawodników, którzy mogliby grać w Ekstraklasie albo siedzą na ławie, a mogliby grać w pierwszym składzie. Masę jest takich zawodników. Teraz dlaczego tak się bardzo często dzieje? Nie mówię, że zawsze oczywiście, ale często. Mhm. Bo są różne układy, układziki. Ten, oczywiście, ten musi biznes, grać, tak, bo tam ten nie gra, bo ten tutaj Nepotyzm, coś tak, ten tam. Tak, tak, I teraz jak zaczynamy rozumieć, że piłka nożna to nie tylko piękna i sportowa gra, hmm. którą uwielbiają niemalże wszyscy Polacy, ale to jest też polityka. I teraz jak mamy, okazuje się nie jedną grę, bo z jednej, w jednej dłoni mamy piłkę nożną, w drugiej mamy politykę. I teraz jeżeli naprawdę chcemy wygrać w tą grę, no to trzeba niestety... Zostać politykiem. Zostać po politykiem. To powinien robić menadżer, to może powinien robić rodzic, nie piłkarz, bo się powinien zająć tak naprawdę piłką. Ale jeżeli nie ma tych osób piłkarz, to powinien sam to ogarnąć. I teraz jak, jak to ogarnąć? Tutaj taka rada dla wszystkich, dużo osób się ucieszy. Generalnie, jakbym był piłkarzem, to wziąłbym i ocierałbym się o ekstraklasę, lub wiem, że nie, wiem, siedziałbym na ławce już od, od dawien dawna. To pierwsze co biorę, to idę do banku, biorę kredyt, może zanim wezmę ten kredyt, to idę pogadać z prezesem, że chciałbym przysponsorować klub, wykładam 100, 200, 300 lub więcej tysięcy, chcę grać w pierwszym składzie przez tyle i tyle. Meczy. Zrobiłbyś tak naprawdę? Oczywiście, że tak. Sekundy Jezu, bym się nie zastanawiał. Nawet, nawet pół sekundy. Teraz idźmy dalej. Co bym dalej zrobił? No dalej, zaskocz. Mamy teraz y, materiały y, gazety. Czyli kolejną sprawą jest to, żeby y, podpompować swoją markę osobistą. Poprosić redaktorów, żeby pokazali statystyki. Żeby pokazali y, to, że y, dobrze nam szło wcześniej. Czy do, bardzo dobrze nam szło w innych meczach. Czy pokazali nas światu. Teraz dlaczego? bo mając markę osobistą, będąc piłkarzem, jesteśmy dostrzegani przez 10 razy więcej klubów, ludzi o nas słyszy, bo nasze nazwisko gdzieś tam się przetacza. To, to nie na boisko powinny, te, powinno się przetaczać bardziej to nazwisko i nie pokazywać? Oczywiście, że pięknie by było, gdyby to tak wyglądało, ale tak jak jest polityka w piłce, tak samo mamy tą sferę sportową. I niestety, to jest smutne, ale tak było, jest i będzie, że polityka będzie decydowała bardzo często o tym, kto zagra lub kto nie zagra. I są mega talenty. Ja poznałem naprawdę no, wielu talenciaków, którzy samo, nie zagrali tylko i wyłącznie dlatego, bo, się, bo ich ich klubu ktoś nie chciał wypuścić do ekstraklasy, na przykład, na przykład. a ich chcieli. I to jest taki jeden z przykładów. A wystarczyłoby w takim na przykład tra tragicznej takiej sytuacji pójść, dogadać się finansowo z tym prezesem, żeby na przykład zostać wolnym. No I nie co jest korupcja? to jest takie straszne? No, wiesz, no to, a czy piłka nożna to nie jest jedna wielka korupcja? Oczywiście, że jest, no. Kurde, czy, wiesz... to, czy tak powinno być? Oczywiście, że nie. Ale takie są zasady gry. No to jest znowu takie, wiesz, sukces za wszelką cenę, nie? No nie, bo, no to, bo, bo no to jestem... bądź pionkiem, nie ma problemu, bądź pionkiem i licz na szczęście. No ale wiesz, teraz Kurde. pytanie, czy my naprawdę, bo my znamy ten świat, nie? My w nim byliśmy bardzo długo. Ja się zastanawiam, czy... Czy teraz o Dawid wymyśliłeś, tą filozofię, to co przez chwilę powiedziałeś? Nie, tą już, strategię? Tak, czy... dawno temu. Ale nie tą strategię, no się wiesz, tego co byś zrobił w takiej sytuacji, nie? jakbyś chciał się przebić, że właśnie powiedzmy ta korupcja, płacenie i tak dalej. Ale czy faktycznie w to, jest... to wierzysz, czy... żebyś to zrobił? Że to jest dobre, że tak powinni robić, bo potraktowałeś to jako radę, nie? Tutaj do ludzi. I pytanie, Oczywiście, czy że tak. to jest dobra rada? Bo Ocie... bierzmy znowu odpowiedzialność za to, co my w tym momencie mówimy w naszym podcaście, bo ja się obawiam po prostu. Obawiam się tego, że, wiesz Dawid. Patrzysz z zewnątrz na to wszystko, nie jako właśnie naturszczyk, osoba niebędąca w tym świecie i się dziwię, że A masz ty, taki ludziem ja tych radnych w wiec. tym świecie. Nie, 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 nie. nie. Po, A jak? Po pierwsze, to ja usłyszałem tych historii wiele. Jak zawodnicy są traktowani, jak to wygląda w klubach, jak zachowują się prezesi, trenerzy, to mhm. jest obrzydliwe, ohydne, skandaliczne, że w sporcie się takie rzeczy dzieją. I teraz znowu wróćmy do tego konceptu, że no i teraz mamy te bagno. Nie zrobisz nic z tym bagnem. Dopóki całe pokolenie tych leśnych dziadków nie wymrze i może młode pokolenie coś zmieni następne. Zanim to nastąpi to jest 10, 20, a może i 30 lat. No i teraz jesteś piłkarzem utalentowanym i albo wchodzisz do tej gry brudnej. I ja bym tak zrobił, mi się sekundy nie zastanawiał, no to, to Pogadał że to twoje, z menadżerem. Tak, pogadałbym tak. z menadżerem, żeby to ogarnąć, żeby zagrać, jeżeli się ocierasz i wiesz, że na to zasługujesz. No bo Inni w to grają, bo teraz tak, ja to mówię głośno, inni to robią cały czas, tylko robią to po cichutku, nie? Znaczy, to jest... Boją dość... się powiedzieć... Ale to jest znowu hasło z tym z, z z kredytem 100 tysięcy, 200 tysięcy, hasło w praktyce... Kurde, ja, kto może sobie na takie rzeczy też pozwolić? Wieś? Jeżeli ocierasz się ekstraklasy, to już jest duża szansa, że zarabiasz No Masz pieniądze. 19 lat, uwierz mi, że nawet w ekstraklasie, nawet jeśli się ocierasz, e, ocierasz się o, to, o, 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 ja wiem, o ten plac, tam to tam zarabiają, wiesz, 1500 zł jeszcze Prywa. parę tak, lat temu. Ale, ale są różne sytuacje i teraz nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Są ludzie, którzy mogą zainwestować. Pamiętajcie, że grając w ekstraklasie otwieracie sobie drzwi później dalej. Grając, tak. No. I teraz to jest to dla wielu osób, że jeżeli ktoś wie, że zagra pół roku w ekstra klasie, nie wiem, nawet rundę, to otwiera sobie drzwi do niesamowitych rzeczy. I teraz okay, patrzcie. Uh -huh, uh -huh. I teraz jest tak. Ktoś może powiedzieć 100 tysięcy dużo, 200 tysięcy dużo, bardzo dużo. Ale ile zarabiają piłkarze na tym najwyższym poziomie? Tak? Mhm. Wiecie co? Ja bym skończył ten temat, bo to tak trochę ze mną nie rezonuje powiem wam szczerze, takie mówienie o tej korupcji w sporcie i tak dalej. Ja jestem trochę idealistą, być może, być może przez to osiągam sukces później, ale ja mam pewną moralność i jednak chciałbym udowodnić sukces na boisku, będąc piłkarzem. Nie chciałbym, żebyśmy to tutaj promowali, więc jakby odejdźmy od tego wątku i powiedz mi, Dawid, czy jak byliście w FTC i to, co no. tam robiliście, tak po czasie, to było zdrowe? Tak ogólnie. Co znaczy zdrowe? No bo tam się zajeżdżaliście, wiesz, spartańskie treningi i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, jak zaczniemy porównywać to, jak się trenowało lat temu, 5, 7, 8 temu, do tego, jak się trenuje teraz, to inaczej byśmy to robili. Jak porównamy sobie to, jak trenowaliśmy 8 lat temu, jak się FTC gdzieś tam powstawało, i porównam sobie to znowu 5 lat wstecz, to, to było niesamowicie, jakby super, jak myśmy trenowali. Jak sobie znowu pójdziemy 5, 10 lat wstecz, no to, to, to ta przepaść rośnie. I yy, wiesz ze wszystkim chyba tak jest, że wszystko wzrasta, wszystko się zmienia, wszystko ewoluuje. I to na jakim poziomie teraz jest yy, Ale było to nawet zdrowe? nawet przeciętny powiem yy, trener na siłowni, jaki ma poziom jakby wiedzy, a ja porównamy to si 8 lat wstecz, to jest przepaść co się wydarzyło generalnie ile jest wiedzy dostępnej no tak, w sieci. Się, no. Jest niesamowity poziom ogólnie teraz, żeby była mhm. jasność. Także czy teraz bym robił to tak samo yy, jak Czy było to dobrze? Tak, tak. tak. To na pewno nie. Teraz by to było udoskonalone i zupełnie inny sposób robione. A co byś Wszystko po trochu. Teraz w ogóle cała ta mobilność i tak dalej. Jak to weszło niesamowicie właśnie przez te ostatnie A? lata? No, pozmieniałoby się. Oj, bardzo dużo. Ej, a szczerze, Dawid, tak po czasie, ty tą historię z tym gościem, który tyle pracował dziennie, 9,5 godziny, wymyśliłeś, Chyba czy ona on, była prawdziwa? On więcej nawet jechał. On, ja nie pamiętam, czy to nie było. To było 9,5, czy to było 11,5? To było 9,5, ale tam powiedziałeś, że jakbyś uwzględnił nogę, to 11,5. Ale wiesz co? No, powiem ci, że. To jest się, legenda. To jest człowiek, legenda. I teraz to człowiek, jest człowiek ja mógł, ja mógł głupota. Kiedyś... To jest człowiek głupota. To jest człowiek, szczerze. legenda. Głupota. Legenda. Mówię ci, głupota. Legenda. Legenda. Nie gra dzisiaj w piłkę, mogę się legenda. założyć. Mogę się założyć? Gra hobbystycznie. No hobbystycznie. Widzisz, to jest to. to Ale nie... ja mu powiedziałem tak, bo to, to był taki moment, w którym jego ja go wziąłem i ja mówię, stary, dlaczego tego nie skonsultowałeś? Dlaczego nie przegadaliśmy tego? On, no bo myślałem, że właśnie im więcej, tym lepiej. Ja mówię, stary, skonsultuj no, no, to jest do nas właśnie ten ta interpretacja. Raz, okay? Ja mówię, skonsultuj. Eee, a ty nie stawiałeś go jako ideał taki właśnie, czym, że się, że czym, Po czym ja mu powiedziałem, stary ja wiem, że ja nie wiem jak ty tą piłkę, czy wiesz, czy osiągniesz ten sukces, czy będziesz, czy nie będziesz Ale ja mówię, ale kiedyś ty to przeniesiesz do biznesu, rozpierdolisz system Albo swój organizm Dzisiaj, dzisiaj zarabia pod dwie stówy, już jest bliski tego, żeby nie pracować, a minęło lat eee, a Jak się nazywa? Eee, no para tak, gościa potem Jak się nazywa? Eee, Filip Robel Problem. Chcę go przejąć do swojej w ogóle. <laughs> będzie luby. pracował, podwójnym. z nim współpracować, tak, bo to jest gościu, który... No, dla mnie jest legendą, nie? Czyli okay. ty możesz powiedzieć, że dobra, głupie. Tragiczne. Jego postępowanie nie on, oczywiście. Jego postępowanie tak, to, to, tak Tak, tak. To, co zrobił, bo zniszczył swoje ciało, mhm. ale serce i charakter mu zostało. OK. Chwa I panu, teraz panu. i teraz można narzekać na to, że coś ciężko pracowało, coś tam robiło piłka nożna, to nie jest całe życie. Całe życie się składa z wielu obszarów. I teraz jak przeniesiemy się, okazuje się, taką obsesję doskonałości, na przykład do biznesu, oj dużo można wykręcić. Oj dużo. Bardziej wdzięczny jest biznes od piłki nożnej. I teraz dlaczego jest bardziej wdzięczny od piłki nożnej? Bo ta polityka nie jest taka zażygana. Dużo więcej Chyba od zależy, ciebie zależy, od jak jesteś w biznesie, od ciebie, mhm. niż jak jesteś akurat w piłce nożnej. W indywidualnych sportach dużo więcej zależy od ciebie. W piłce nożnej jest ta ohydna polityka. I teraz, on w tej piłce nożnej miał pan bariery związane z tym, że nosek troszeczkę do góry, Wysoka. do trenerów i tak dalej był mądrzejszy, co mu bardzo przeszkadzało, ale jak on to przeniósł do biznesu? A zobacz, no, 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 a ja, ja te to... sukcesy i w ogóle z przekocura. Ja się ja niego, tutaj brawo, zgadzam w kontekście biznesu, to, to na pewno. Ale właśnie Ale... zobaczcie, czy obsesja doskonałości, przepraszam Kończo, zaraz powiesz, dobra? Bo muszę w kontekście tego, czy obsesja doskonałości w biznesie może doprowadzić do pracoholizmu? No, bo tak jak wiesz, w piłce a nożnej. Teraz co, czym jest pracocholizm? No, no pracocholizm oznaczający, wiesz, bo obsesja doskonałości zakładała, że musisz dzia działać, 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 nie tracić mm -hmm. ani chwili, nie? I czy teraz taki biznesmen stosujący obsesję doskonałości nie, nie będzie miał takiego poczucia, że będąc z rodziną, traci czas, bo powinien działać. Siedząc i odpoczywając, traci czas powinien słuchać audiobooka. Nie wiem, spacerując z pieckiem, traci czas, bo powinien zapierdalać i osiągać, wiesz? Jezu. Na takiej zasadzie, bo ja tak mam, że mam jeszcze takie, można powiedzieć, pozostałości obsesji <laughs> tak. doskonałości, że jak ja idę do kibla się wysikać, to szybciej. muszę iść z, aud z audiobookiem. Szybciej. To znaczy... muszę iść z audiobookiem. po prostu szybciej. Ale Dawid, ty sobie nawet mam nie wyobrażasz. Mam poczucie, że tracę czas, że ktoś mnie prześcignie, wiesz, i pytanie, czy, czy tak może być, że to ma takie konsekwencje, Dawid, nie? Ciemna na strona pewny, obsesji. Na pewnym etapie obsesja doskonałości jest czymś wspaniałym i pięknym, bo zaczynamy optymalizować bardzo dużo rzeczy i robić dużo więcej niż wcześniej. Czyli porównaj siebie przed obsesji doskonałości. Byłeś na pewno dużo, dużo mniej efektywny. Teraz twoja efektywność... 8 lat! <laughs> Miałeś i teraz po obsesji doskonałości stajesz się dużo bardziej efektywny. I teraz w pewnym momencie, ale to było przez moment, co było tak. napisane w drugiej mojej książce, która się nazywała też obsesja doskonałości, ale przy... przy profesjonalne przygotowanie tak grubsza. Mhm. Tam było to, że jest coś takiego, że w pewnym momencie generalnie trzeba zrobić pauzę. Że naucz się tej profesjonalizmu, samodyscypliny, yy, bycia tym tytanem, ale w pewnym momencie to jakby puszczasz. Zostaje ci nawyk, ale mentalnie już Prawda. to robisz z mentalnością jakby talentu. Bo tale talent ma to do siebie, że leci w kulki, oszczędza energię, jest cały czas wypoczęty, jest cały czas w Bągo. Pracuś, spina się. Przez co e, szybciej się męczy, hmm. jest to wszystko trudniejsze, okupione właśnie tym, że się przemęcza. A geniusz tkwi w wybalansowaniu dwóch: pracowaniu i robieniu, optymalizowaniu wielu rzeczy tak efektywnie, jak to robi pracuś, ale wkładając hmm. to w talent i starać się to robić możliwie jak najbardziej ekonomicznie, nie męcząc się. I Czyli mamy ten geniusz wybitnych sportowców, jak i przedsiębiorców, uważam, że jest gdzieś w pośrodku. Nie? Ja Cię przepraszam, bo cię przerwałem teraz, chciałbym, żebyś... Znaczy się nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że nawet sobie Dawid nie wyobrażasz, ile my tu rozmów na ten temat stoczyliśmy przez A, te lata. Tam, Naprawdę. Tam, tam, nie wiem, no o co man. chodzi, wierzę Wam, no, no bo to... Wiesz co, z troski o ludzi właśnie, bo ja mam tą moralność, ja mam tą empatię i po prostu, wiesz, jak przychodzi do mnie zawodnik, który mówi właśnie, że on czytał Obsesję i tak dalej, się zajechał i on nie jest szczęśliwy i on się ciągle czuje, że ktoś go goni, że musi coś robić, że nie potrafi z rodziną usiedzieć, bo ma poczucie, że musi trenować, to wiesz, to, to wiesz mnie co? to martwi. Mnie to martwi nie? Patryk Dziczek, jak się nie mylę, jak odbierał Złotą Piłkę i powiedział, że dzięki obsesji doskonałości jest tam, gdzie jest. Jaką Złotą Piłkę? Znaczy nie Złotą przepraszam, nie złotą Piłkę, tylko co on bierał za? On był, on był chyba najlepszym, najlepszym juniorem, jak, jak, jak wice zdobył to, mistrza Polski to on generalnie zdobył tą nagrodę dla najlepszego chyba z tego, młodzieżowca roku, coś takiego, nie? Coś takiego. No. I on powiedział, że on to osiągnął dzięki obsesji doskonałości. No tak, I teraz wiecie, właśnie. wy wyciągacie, ty jeszcze jako trener mentalny, przychodzą do ciebie osoby, które mają problemy mhm. e, i mogły to nadinterpretować. No dobra, ale z drugiej strony mamy tych ludzi, co jednak dzięki tej książce... Osiągnęli, Oczywiście, nie? bo tutaj. Także jedno ym... nie wyklucza drugiego, nie? Tylko żeby pamiętać też o tym drugim, o tej ciemnej stronie, bo. Ale tak samo jak będziesz czytał, nie wiem, Biblię i będziesz ją interpretował źle, no to źle na tym wyjdziesz, nie? Czyli wiesz co, mm, czy problem jest w książce, czy. w tym, kto czytają, nie? No właśnie, ale wiesz, pytanie: Czy my, zawsze, jako autorzy książek, możemy się wybierać, że o, źle zinterpretowałeś? Czy jednak możemy czasami powiedzieć, okej, okay, nie... być może ja o czymś nie wspomniałem, być może nie, nie kładłem nacisku na odpoczynek, regenerację, czy na jakiś balans w tym wszystkim, że wiesz, ja bym wziął za to odpowiedzialność, powiem ci szczerze, nie? W sensie nie lubię się wybierać, nie lubię ściemniać, nie lubię półprawd, lubię brać odpowiedzialność. No wiesz, gdy gościu stoi na, na takiej gali i mówi, że dzięki temu osiągnął, no to hmm. Chcę powiedzieć, że źle to napisałem. No rozumiem, ty patrzysz zawsze przez ten drugi pryzmat, bo Wiesz, nie widzisz no bo sobie winy. Pozy... Ja no rozumiem, bo... nie, masz, nie masz czegoś takiego. No ja gdyby, rozumiem. gdyby wszyscy się rozwalili i nikt nie osiągnął sukcesu, to by wtedy musiał powiedzieć chyba. Hm, coś nie pykło. A ale się... jednak się rozwalili, nie? Jednak się rozwalili, jest ich na przykład dużo tych ludzi, nie. Aha. I co? I mamy takie. A dobra, ale jeden osiągnął, to w sumie git. Mamy coś takiego? Tak do tego podchodzimy? Wiesz, no to tak. podchodzi ta, ta, ta o tą samo, empatię. Chcę ją z ciebie wydobyć. Ale tak, w tej samo, rozmowie. tak samo jest z sukcesie. Jeżeli e, zaczniemy głosić jakieś prawdy biznesowe, e, to będzie to samo. Większość ludzi się rozjedzie, nie da rady. Wiesz co? Teraz ja na przykład wszedłem w branżę OZE, czyli mamy door to door, ciężka praca, Wiem. chodzisz mhm. po domach, bardzo ciężki biznes. Zgłosiło się do nas e, w pierwsze trzy live. Y, Ponad chyba 1000 osób, jak się nie mylę, na pewno grubo ponad 700, ale tam w pewnym momencie już chyba 1000 to przebiło. Mhm. E, ile z tego zostało? Na no selekcję, ja się domyślam, że selekcja. I teraz tak samo jest wszędzie. Ktoś czyta książkę, to nie jest tak, to jest ta, ta zasada parę działa. To nie jest jakby jakaś fikcja. 80% nie zrozumie przekazu. Zostanie 20. W dzisiejszych czasach to jest chyba nawet 10% albo nie mniej. I teraz u nas mniej więcej tak to działa. 10% zostaje harpaganów. Z 90 odpada, nie daje rady. Albo psychicznie, albo pierwsza porażka się zniechęcają. 90% odpada. I teraz Ej. wiesz, jak patrzymy na to względem co wiedza, czy wiedza może wyrządzić krzywdę, w większości każda może wyrządzić. Tak. Ej. Dlaczego? Bo jest zasada Pareto, i o nie jasne. jesteś w stanie jakby tego przeskoczyć. Ej. Ja nazywam się Rafał Masny, oceniłem już wykolejonych, a ty? Zrób to teraz. W tym momencie masz szansę. Zapraszam, kliknij. A tak ogólnie, tak patrząc szerzej, to jesteś czasami hipokrytą? Mm, że, że jedno mówisz, jedno... a robisz co innego. Bardzo rzadko mi się to zdarza. To są pojedyncze gdzieś tam sytuacje myślę w życiu, żeby mi się zdarzyło coś powiedzieć, chlapnąć jakby, a później może czegoś nie dowieść, nie? Czyli to w kontekście w internecie to jest wszystko rzeczywiście twoje zdanie. He, No. Bo wiecie co w <laughs> ostatnich? Wszyscy teraz się to zastanawiać, jak to to wszystko wierzy. W większości tak, zdecydowanie. Tylko to są skróty myślowe, dlatego to wygląda bardzo często tak, że, że to jest takie straszne, nie? No, bo to jest skrót myślowy. I no tak. wiesz, jakby ktoś powiedział, rozwiń, no to by wtedy było. No, a to jest tiktok, co? To Wtedy było. No dobra, okej. Okay. Wiecie co, bo z tą hipokryzją <gryzja> też jest trochę tak, że ma, mam wrażenie, że się czasami nie dostrzega w sobie, że to jest coś tego typu, jak widzisz y, źdźbło wokół bliźniego, a belki w swoim nie widzisz, nie? I teraz pytanie, wiecie, żeby dostrzegać czasami tą swoją hipokryzję, to trzeba mieć takich ludzi wokół siebie, którzy czasami powiedzą ci gorzką prawdę, której potrzebujesz do rozwoju, nie? Ty masz, Dawid, takich ludzi, którzy są szczerzy i z troski o ciebie skrytykują cię czasami i powiedzą coś, co ci się nie spodoba. Mało mam ludzi, którzy są negatywni i widzą rzeczywistość negatywnie. A nie chodzi o negatywnie. Tylko chodzi o po prostu być może błąd, którego nie widzisz, a oni ci go zakomunikują z troski o ciebie. To nie jest negatywne podejście. Teraz, czym jest błąd? Czym jest błąd? No na przykład, gdy wiesz, no załóżmy... powiedzmy, porozmawiamy o marketingu. Czy błędem był Życzko, a weź kredyt z budynku bliźniaka. Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, Dawid, to był błąd, nie powinieneś tak zrobić, że to było, nie wiem, e całą naszą rodzinę, nie wiem, wiecie, mm -hmm. zdemonizowałeś i tak dalej, nazwisko, ty to ca całe życie na to pracowałeś i tak dalej. Czyli ktoś patrzy przez negatyw, to, to takich ludzi nie mam wokół siebie już. Czyli generalnie... Już, ale byli tacy? Oczywiście, że tak, bardzo długo w moim życiu, dopóki jakby nie zmieniłem towarzystwa. Ale to nie? byli najbliżsi, Na rzeczywiście przyjaciele, bardziej... rodzina. A masz takich e... ludzi? Teraz już yy. mam tylko ludzi. Przytakujących? To nie są ludzie przytakujący, tylko to są ludzie, którzy mają albo bardzo rozbudowaną logikę i rozumieją zasady różnych gier? Czyli się zgadzają e... z tobą. Tak, czyli, to, że zgadzają się ze mną. Nie muszą się zawsze zgadzać, ale nie. Nie ma błędów. Wiecie o co, Dzień? Nie ma czegoś takiego, że popełniasz błąd. Nie, no i jest tak. Nie no ma jak? błędów. Możesz wyciągnąć lekcję. Ale nie. No. Jak możesz, jak możesz to... powiedzieć, że błędem jest to, że na przykład potknąłeś się na ulicy i się przewróciłeś? Czy to jest błąd? Nie, to jest przypadek, ale to, że na przykład ja wydałem 10 tysięcy na jakieś szkolenie, które potem okazało mi się niepotrzebne i w ogóle nie wykorzystałem tej wiedzy, to ja postrzegam to jako błąd, ok? A nie jako lekcję? W momencie popełniania tego błędu nie nazwę tego lekcją. Nigdy w życiu. To perspektywa czasu zmienia podejście do porażki, nie? No i my jesteśmy już na takim etapie, że nie potrzebujemy tej, tego czasu. O, od razu już jesteśmy w tej mądrości zakończeni. Pytanie czy lekcją? Ile... Dlatego tu nie ma co komu wytykać jakichś błędów. Bo nie, nie, błędy nie przestają istnieć, tylko wyciągamy lekcje z różnych sytuacji. Mnie się wydaje, że jak od razu w momencie popełniania błędu, ja będę się trzymał tego słowa, jeżeli od razu spojrzymy na to jako na lekcję, to nie pozwolimy sobie na jakąś taką, wiesz, mam wrażenie, hmm, poczucie odpowiedzialności. Okej, okay, zrobiłem coś źle, okej, okay, yy, chcę przez chwilę poczuć tą winę, bo powiem Wam szczerze, ja czasami lubię odczuć winę, czasami lubię odczuć złość, frustrację na samego siebie. Dopiero potem w etapie wybaczania, wyleczania tego wszystkiego, mogę to nazwać lekcją, ale lubię ten proces, nie? Nie chciałbym od razu nazywać czegoś lekcją. Powiem wam szczerze, bo ja mam takie poczucie, że cierpienie, wejdźmy w taką filozoficzną dywagację, jest potrzebne. Serio, jest potrzebne. Jak ty na to patrzysz, Dawid? Czy ono jest potrzebne, czy powinniśmy go unikać jak najszybciej i błąd nazywać lekcją, tak wiesz, wybielać się elegancko, pach, 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 pozytywnie, z uśmieszkiem. Czy jednak to pozwalać sobie na to cierpienie? To, bój. co wierzysz, to masz, nie? Wierzysz, wierzysz no właśnie. nie? Wiesz, wierzysz, że to, a to, jest, to jest, taki zobacz, pozytywny, jest... to jest taki pozytywny terroryzm trochę? Jeżeli dla ciebie terroryzm jest bycie pozytywnym, to tak. Ale nie pozytywnie. I chodzi, że. Wiecie co? <grymne> to jest pozytywny terroryzm. Prawdopodobnie <grymne> ja <ma> się <grymne> zastanawiam. Wiecie, czy to jest kwestia. Czy czy to taki... to jest terroryzm szczęśliwych ludzi. No. Nie, bo wiecie, bo, tak, bo szczęście to ja to nie zawsze to. zakłada pozytywne emocje. Wydaje mi się, że szczęście zakłada też to, jak radzisz sobie z cierpieniem, nie? I w, że w ogóle uwzględniasz to cierpienie i akceptujesz, że ono istnieje. Bo wiecie, mi się wydaje, że to nie jest kwestia wierzenia, tylko złożoności świata, że zawsze było yin i yang, że zawsze było, wiesz, światło i cień, cierpienie i szczęście. Nie jest tak, Dawid? Jeżeli, wiesz, kiedyś cierpiałem yy, codziennie, a dzisiaj moje cierpienie sprowadza się do chwil w ciągu roku, że to można byłoby na palcach, nie wiem, dwóch, może trzech, może czterech dłoni wymienić chwilę, nie że dzień, nie że pół dnia, tylko momenty, w których poczułem się źle, poczułem strach, poczułem jakąś może winę nawet, Aha. irytację, frustrację, to są momenty, które trwają chwilę. Chwilę to może być pięć minut, to może być godzina, może być dwie i to jest jakby koniec, a reszta mojego życia to jest albo spokój, Albo luz, albo być gdzieś tam w logice i zastanawianiem się, jak różne rzeczy optymalizować, ogarniać, albo być szczęśliwym. Ale to tak jest że... filozofia naprawdę dla, dla nielicznych. Taki. Bo ja uważam, że nie, nie byłoby w stanie w ogóle funkcjonować finansowy. społeczeństwo, gdyby wszyscy podchodzili w ten sposób. Taki mały że, że póki my jesteśmy ludźmi, Naprawdę ludźmi, w pełnym tego słowa znaczeniu, na zasadzie nic co ludzkie nie jest mi obce, wydaje mi się, że my zawsze cierpieć będziemy. I to jest trochę tak, że tak jak ja wiecie, mam książkę Stresuj się lepiej. To używając tej filozofii przełożyłbym to jako cierpmy, ale lepiej. Że doświadczajmy tego cierpienia lepiej, bardziej świadomie, no szukajmy no w nim czegoś budującego być może i tak dalej. No i wie, Cierpienie jak... rozumiane jako troski, jako, jako lęki, czasami smutki, bóle i tak dalej. Jak Psychiczne. spojrzymy na inteligencję emocjonalną dzisiejszą ludzi jako ogół, taka jakaś średnia statystyczna, no. jaka by nie wyszła i porównamy sobie to do 100 lat wstecz. To myśmy poszli jako cywilizacja, wow, niesamowicie do przodu. Nie? Work-life balance, kurde, wiecie. Mhm. Trzeba być szczęśliwym, rozwój osobisty, medytacje. Tak. No tak, jest progres Urosliśmy ogromny. Mhm. Jako, jako, jako całe społeczeństwo. Także m, następnym krokiem będzie to, że będzie jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Animasz, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. lepiej. Ja no. nie wiem, kiedy ludzie osiągną taki stan, że będziemy mieć faktycznie raj na ziemi, czy to będzie za lat 70, czy 150, czy 250, czy 470? Nie wiem kiedy dokładnie, ale na pewno dojdziemy do tego punktu. No to tak jak wyszliśmy z kamienia łupanego, jesteśmy gdzie jesteśmy. Na razie technika idzie niesamowicie, ale myślę, że w pewnym momencie już to się odpala tak naprawdę. Od lat tak pięciu, dziesięciu odpaliła się rakieta rozwoju osobistego niesamowicie w no, Polsce. Ruszyły konie po betonie i. Czeka nas piękna świetlana przyszłość. A ja mam poczucie, Dawid, że żeby żebyś ty na przykład mógł być szczęśliwy, bardzo dużo ludzi musi cierpieć. Musi mieć pracę, które nie cierpi. No nie, że bo nie, nie da się ma, nie stworzyć ma. idealnego nie świata. Ktoś no zawsze ma. będzie musiał zamiatać ulicę, ktoś zawsze Przecież będzie musiał, nie wiem, podawać jedzenie w. Ja podejrzewam, lokalu. że pani, która nie wiem, nie wynosi ma, śmieci nie robi tego z pasji. Nie ma znaczenia, co robisz. Ważne jest, kto to robi. Czyli, Czyli co, co, ludzie stworzeni do. Gwarantuję ci. Już, żeby było łatwiej, jakbyśmy w trójkę Dorach. przerzucali gówno na wsi, nie? Widłami, to była najbardziej bekowa robota w waszym życiu. No, raz, a yy, 10 lat? Wierzcie mi, że w tym teamie, było cały czas zajmijcie no. <laughs> I to jest taki mały szachmat. Nieważne, kto co robi, ważne, kto to robi. Znaczy, Dawid, wiesz, co? nie zgodzę się. Znaczy, z tobą. nieważne, co robisz, ważne, kto to robi. Oczywiście, że tak. Wiesz, Nelson Mandela fajne sobie powiedział, jak siedział 20 lat RPA, nie? W więzieniu, w więzieniu. Że nigdy nie był e... bardziej wolny niż w więzieniu. Bo to chyba się Platonem bo nikt, nie mógł, nikt nie mógł jego jakby umysł wiesz, uwięzić. Także jeżeli ktoś już naprawdę ogarnięty, nazwijmy to rozwojowo, potrafi siedzieć 20 lat w pacie, wyjść i powiedzieć, że było w sumie okej, okay, bo nigdy nie był, nikt go nie zamknął jakby, bo był wolny. E... Był wolny, ale czy No to w czym jest problem? Żeby żeby zamiatać ulicy, ulicę i być szczęśliwym, to nie ma naprawdę znaczenia, czy siedzisz w banku, czy zamiatasz ulicę, czy nie wiem, jesteś prezesem ogromnej firmy. Ale nie wszyscy spełnią swoje marzenia. To niestety jest naturalna selekcja. Jedni to zrobią, drudzy nie. Nie każdy może być milionerem, nie każdy może być przedsiębiorcą. Niektórzy, niestety, niektórym się niestety nie, nie uda. No i bym musieli połknąć tą, gosz, gosz, tą gorycz i robić coś innego. Ja popieram, ale spytajmy rozmówcę naszego. Ja popieram. Mam podobne spojrzenia, wy, ale wystarczy wyzbyć się emocji pragnienia i wtedy nie ma problemu z, że muszę realizować coś, żeby być szczęśliwym. Szczęście jest tu i teraz, jeżeli się na tego nauczymy. Także A Ty nie miałeś te, czegoś Wy takiego? chcecie osiągać szczęście poprzez pragnienie, czyli jak będę miał to, to będę szczęśliwy. A sztuczka i Bayer polega na tym, żeby być szczęśliwym tu i teraz. Kurde, Dawid, A to ja no, ja nie no, chyba... zależniać Mojego no. tego stanu teraz, od tego, że jak zarobię kolejną bańkę, to będę szczęśliwy. Kurde, Dawid, Ja, I chyba, uuu, ja chyba nie tym? rozumiem tej filozofii po prostu. Nie, bo to jest tak, wiecie, on... tylko wiecie, Dawid, chodzi mi o to, że. Bo ja pytałem też o tą hipokryzję celowo, bo ja pamiętam, że to Ty mówiłeś nam o tym na YouTubie, jak mieliśmy te 14-15 lat, że trzeba pragnąć sukcesu, że trzeba go pragnąć, działać i działać. To są teraz jak to jest, to pragnąć, czy, czy wyzbyć się tych pragnień? No bo... No, no i teraz jakieś... zależy, w jaką grę gramy. Jeżeli gramy w grę szczęście, bo o tym rozmawialiśmy, to są inne zasady Ale my gramy niż... wszystkie gry naraz. Tak naprawdę, bo ja jestem biznesmanem, jest, i chłopakiem, i współprowadzącym. Mirmy nie, nie tak. plansz, i tu jest może problem, nie? Że to trochę inne to W Jednej dziedzinie są nie pragnąć, w innej nie pragnąć. I w budowaniu relacji I, inaczej jest się być tatą dla, nie wiem, dziecka, no. a co innego, wiecie, jest wyczynowa kariera z No tak, ale ty lubisz tak ujednolicać wszystko. Nie, nie łączmy tego, no to teraz a ty wrzucasz to jednego to akurat kuszyczka. rozdzielmy. Dobra, <noise> wyjątkowo rozdzielamy. No to chwała Panu. No, Czyli to... biznes mamy inny mindset, relacje inny mindset, zdrowie inny mindset. No i zupełnie inny mindset: yy, szczęście, nie? Kurczę, bo wiecie co? tak Wracają inne czasoprzestrzenie, tak ogólnie. Nie? Yy. Kurczę, bo wracając do tego cierpienia, do tego, do tego bólu, smutku, który gdzieś tam się w życiu pojawia, i jest to jak najbardziej normalne. To, wiesz, ty, Dawid, nie wpadałeś czasami w taki ton i styl mówienia, yy, troszkę związany z tym przeciętniactwem, że osoby, które nie mają pracy, którą kochają, że osoby, które się nie doskonalą, które nie zarabiają powyżej 15 tysięcy netto miesięcznie, że to są przeciętniacy? Nie wpadałeś w taką narrację? Nie są ambitni, bo też widziałem coś takiego. No Oczywiście, że y, tak można powiedzieć. Bo... Można, właśnie pytanie, bo ich to... ja myślę, że ich to rani. W sensie z moją moralnością, tak? Uważam, że to boli. A... Bo ja na przykład nie zarabiam 15 koła w tym momencie i trochę mnie to dotyka, że jestem nazwany przeciętniakiem w tym momencie. Nie? Uh -huh. Pogadajmy, no bo ale wiesz, pytanie, czy i. Ale nie, no tak, proszę, proszę. Ja nie mogę ci powiedzieć, że wiesz, że, że, że jesteś Jak miałbyś chujem. akceptację, to to luz, Nie, Dawid. Nie, 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 to nieprawda. W sensie. Bo ja mam akceptację, taką ale są pewne granice, rozumiesz. Patrzcie, są pewne I Teraz granice. sobie wyobraźmy hipotetyczną sytuację. Mamy 100 tysięcy przeciętniaków. Nie? Jakąś Czekajcie, całą... jak to rozumiemy? Jak rozumiemy? Czyli, tak, Kim jest przeciętniak? Powiedzmy, że Precyzują. to są osoby, które zarabiają poniżej 15 tysięcy. Zakładamy ich no tak? 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 To ja stoję na ich czele. To prawda, 15 tysięcy to zarabia 1%. to nie, no, trzeba by mniej powiedzieć. Finansowi przeciętniacy. Powiedzieć? Powiedzmy finansowi przeciętniacy, tak? U upraszczamy. No i teraz mamy 100 tysięcy takich osób. I teraz ja wychodzę i mówię, jeżeli zarabiacie tyle, jesteście przeciętniakami. Możecie osiągać dużo, dużo więcej, nie robiąc tego, tego, tego. tego. I teraz mamy sytuację. I teraz patrzcie, w zasadzie co się dzieje? Większość ludzi się budzi, nie, może nie większość, część ludzi zaczyna otwierać oczy. Kurde, faktycznie. Ja mógłbym zmienić pracę. Ja mógłbym co innego robić. Ja mógłbym to, ja mógłbym tamto. I teraz niektórzy popadną w samoobwinianie, że tego nie robią, nie zmieniają. Inni się obrażą, że powiedziałem słowo przeciętnie, jak i nie wiem, 4000 zarabiają. Ale część ludzi powie, kurwa, ten gościu ma rację. Ruszam dupę, zmieniam swoje życie. Czyli ty to teraz i teraz, i teraz. No nie? Mamy te 100 tysięcy ludzi, 5 tysięcy zmienia się, ciśnie, zaczyna realizować swoje marzenia. Teraz trochę się obraziło, <noise> trochę ma problem sami ze sobą, nie mają do mnie problemu, ale mają sami ze sobą, że chcieliby, ale nie potrafią. No i teraz, czy ja wyrządziłem zło czy dobro? Hm. Wiesz co? Bo zobacz, I potem... teraz zaczynamy wchodzić do miejsca, tak, gdzie tak, te 5% tak. może okazać się, że zainspiruje te 95%. I powiedzą, kurde, oni też byli tam, gdzie ten. I teraz oni zaczynają wyciągać. I teraz wiecie, mogą ich wyciągać także, znowu, używać hasła przeciętniacy. Mogą używać innych haseł. Bardziej działających, mniej działających. Na, na mnie na przykład. Czyli liczy, liczy się skuteczność. Po prostu i teraz zależy, w jaką grę gramy, nie? Jeżeli gramy w grę z, zwaną biznesem, e, no Bo to na ich, pewno tak. Nazywasz ich przeciętniakami z troski o nich? Tak, żeby ich obudzić, Naprawdę. szturchnąć. To jest dla mnie to jest takie szturchnięcie. Żeby ktoś może ale się obudził. Czy, czy to nie jest właśnie tak, że mierzysz ich swoją miarą, bo na ciebie to działa, ale nie na nie, każdego. Ja znam ludzi, ale, którzy poczują się dotknięci, wiesz. Ale Słowa są ważne, nie? Jeżeli patrzeć przez pryzmat, ile ludzie zarabiają, wiesz, ja zarobiłem e, ile? W tym roku może z 2, 2,5 miliona. Ale ja jestem nikim przy wielu przedsiębiorcach. Przeci przeciętniakiem wśród milionów to jest mało powiedziane, że jestem. Jestem jakby nikim. Bo są ludzie, którzy zarabiają tyle, co ja zarabiam w rok w miesiąc są tacy, co zarabiają tyle dziennie. Rozumiecie co? Zapewne. I teraz ja jestem nikim porównując się do kogoś innego. No, ale to nie uzależnijmy, wiecie, poczucia bycia kimś od, od stanu konta. Pytanie, nie? Jeśli, czy ambicja to jest pieniądze. Ale, ale jak się ma hmm. problem z, z przetrwaniem jakiegoś miesiąca, nieważne jaki to będzie bodziec, jak się szturchnie, popchnie, powie pójść inaczej, klepnie się kogoś, nazwijmy, to takim powiedzeniem nawet, że... Słuchaj, jesteś przeciętniakiem, musisz to sobie jakby uświadomić, bo to jest punkt, z którego możemy się odbić. Dużo ludzi żyje w nieświadomości i myślą, że stan rzeczy taki, jaki jest, on jest normalny i tak to już powinno być. A czasami wystarczy kogoś popchnąć, szturknąć, żeby zrozumiał, kurde, można inaczej. Czy nie masz takiego poczucia, że to może być niestosowne w jakikolwiek sposób? Y Jednej... Że to może być troszkę pogarda i poczucie wyższości W takiej komunikacji Wiesz co, i na mnie bardzo często to działało jak ja No bo to do... jest twoja miara znowu, nie? Tak, na mnie to działało, na wielu sportowców to działało Czy na wszystkich to działało? Nie Ewidentnie no. nie Czyli A. ja znam osoby, które bardziej motywuje to Do nie wiem, do zmiany jakie jak przytulisz Zamkniesz się, wysłuchasz, przytulisz Oczywiście, są takie osoby A są takie, które I jak je przed Trzeba się tak wydrzeć na nie I one wtedy mówią Kurde, ale mi powiedziałeś. Ale mi, ale mi pojechałeś. To mi tak dało do myślenia, że łubu dobu. I teraz ja wam powiem tak. Tak samo jak z podejściem indywidualnym do każdego sportowca powinno być, tak samo ta motywacja... Powinna być indywidualna, idealnie skrojona dla wszystkich. Oj, to prawda, to jak najbardziej można. Ale mówić I, wiecie, do i teraz, ale mówię do was na TikToku. No i teraz musicie, jakby na to spojrzeć tak, że ja mówię do tych osób, które mają to usłyszeć, a że przez przypadek to słyszą wszyscy. I komuś to nie pasuje, to zróbcie swipe up. Tak, ale ja tylko mam pytanie, bo ja to rozumiem całą strategię, tylko mam konkretne pytanie, czy czujesz, że to może być po prostu niestosowne? Czy masz w ogóle taką refleksję, że może kogoś tym dotknąć, że ktoś się może poczuć pokrzywdzony? No nie, bo... Potraktowane z góry. Yy, to jest, czy masz taką refleksję? Nawet gdybym odszedł z tego świata, to i tak bym kogoś skrzywdził. <laughs> Wiecie o co chodzi. Dobra, Jesteś, rozumiem. jest ja... źle. Yy, nie macie, też jest źle. No kurde to już w pewnym momencie możesz mieć, wiesz, dość. Teraz tak wrzucasz treści, ktoś mówi dobrze, ktoś mówi źle. Ja nie jestem w stanie być zupą pomidorową, której no zupy pomidorowej to... też nie dobra, każdy to lubi. To już mnie. te klasyki rozwojowe, odpuśćmy. Słuchajcie, tak. Dawid... No dobra, mówię. A Dawid, powiedz, czy ty czujesz się lepszy od innych? Ani trochę nie. Wręcz ja uważam, że na tle ludzi, i to co jest bardzo ciekawe, którzy osiągnęli dużo mniej ode mnie, jeżeli chodzi o finanse, o spokój ducha i tak dalej, to ja poznałem tyle ludzi, którzy byli ode mnie inteligentniejsi, bardziej utalentowani, ale i teraz to jest hit taki, że jak obojętnie co robiłem z tymi znajomymi, to oni byli we wszystko ode mnie lepsi. Rozumiecie to? Jakbyśmy mieli śpiewać, ładnie śpiewają. Jakbyśmy mieli teraz rozmawiać, miałem lepszą dykcję. Jakbyśmy mieli, obojętne co. A mieli moralność, ci ludzie? No, taką swoją, że są nieszczęśliwi i jest średnio generalnie patrząc przez emocje, nie? Na co dzień. Kurde, tak sobie myślałem, Dawid. Ale potencjał ich jest od, od mojego 100 razy większy. I teraz, gdy miał patrzeć, co jest we mnie e, takiego, że ja to sobie życie jakby fajnie poukładałem, zarówno finansowo, jak i mentalnie, że mam luz, to ta jedyna różnica, to to jest to, że ja przełamałem barierę strachu chyba. To jest jedyny punkt, że dużo ludzi mogłoby zostać piosenkarzami. Wstydzą się, nie śpiewają. Dużo ludzi mogłoby otworzyć biznes, bali się wziąć kredyt, bali się zainwestować. Że ten strach wewnętrzny, który nas powstrzymuje, albo wstyd, albo strach, to jest jeden z największych hamulców dla tylu utalentowanych ludzi, że ja to serio, bardzo często się czuję jak największy półgłówek, jak na nich patrzę, tylko oni po prostu nie potrafią się przełamać. A Dawid, a Tobie ktoś na samym początku pomógł? Finansowo tak? mówię, mówię finansowo. Pomógł mi ojciec, bo wpadł w długi. Czyli to jedyna pomoc. Czyli to była ogromna pomoc, bo ja wiem, żebym nie ruszył z miejsca. Okay, ale, A, ale, ale, ale nie, stricte... Czyli gdyby on nie wpadł w długi i ja nie musiałbym utrzymywać całej rodziny, nigdy w życiu nie zacząłbym pracować jak tytan. Czyli e, gdyby było dalej mi ciepło, dalej byłoby fajnie. Nie ma opcji, żebym został samodzielnym milionerem, żebym zarabiał bardzo dużo pieniędzy. Nie ma opcji. Przez to, że miałem na utrzymaniu rodzinę, nauczyłem się bycia tytanem pracy. Bez tego? Jakby wydarzenia? A ty byłeś banany. Zna, znam siebie na tyle, że po prostu w życiu nie chciałby ciężko pracować. Nie? nie ma takiej opcji. A ty byłeś z bananowej rodziny? <grym> że tak powiem? Potocznie. Jeżeli patrzymy na przeciętne zarobki, to tak, to, to ludziom się może wydawać bananostwo. Patrząc z mojego punktu, ile ja dzisiaj zarabiam, to no nie, to takiego, inna skala. takiego poziomu finansowego nie było, jak ja dzisiaj prezentuję, nie? Ale twój tata był jednym, swego czasu, jednym z najbardziej zamożnych ludzi w zabrzu? Oj, żeby jednym z najbardziej zamożnych, to chyba za grubo powiedziane, ale gdzieś tam znanym, no, ze swoich dokonań to może tak. Ale wiesz, ta jego na przykład zdolność kredytowa, którą zakładał, że miał dzięki temu, że mu się biznesowo powodziło do czasu, ona ci pomogła na początku? Nie. A bo ja się zastanawiam, bo chodzi mi o to na przykład. Mieliśmy jak... rozdzielne, jakby działalności. Ro rozdzielone. Nie? Bo sobie myślę, wiesz, jak był ten etap, że było FTC, to Aha. FTC się finansowało czy nie? Różnie, różnie to wyglądało, bo ja bardzo dużo inwestowałem. To były koszty na poziomie Czyli to jest ilu, jest tak, 20 tysięcy? Gdybym y, nie inwestował cały czas, to, to bym zarabiał. Piątkę, dychę, piętnastkę, dwudziestkę. To by było coś takiego. Tylko ja niemalże wszystko, co miałem, starałem się reinwestować, bo ja wiedziałem, że muszę, y, wiesz, wszystkie mentale nagrywać, wrzucać to do sieci. Y, brandingowcowi płaciłem bardzo dużo, bo to było kilka tysięcy co miesiąc, bo nie umiałem, jak robić marketingu sam na początku. Bardzo dużo pieniędzy po prostu poszło w kosmos. Bo KRDC było twoim pierwszym e, takim biznesem? Ja... Takim nie pamiętam. grubszym, tak. Nie? Oto, Oto, ja pamiętam, że bo jednej... ja byłem trenerem Tenisa, trenerem tak. przygotowania motorycznego. Byłem trenerem bo na rozkręcenie nie wziąłeś były. kredyt, tak? Pierwszy. To na takiej zasadzie wyglądało? Jeszcze raz. Na rozkręcenie Pierwszy, FTC? Wierszy, No, jeszcze wcześniej były mniejsze kredyty. Był malutki kredyt na książkę, był mały, malutki kredyt na e, hantelki, na, na, na dywan w moim salonie, żeby mógł tam trenować z ludźmi. To były takie malutkie kredyciki no. A ten większy to był, na, dzięki, dost, otrzymać go dzięki, dla, jakby, dlatego, że Prowadziłem już... działalność już wcześniej, okay. zawsze miałem działalność, no. czyli ja zawsze byłem na działalności. Kurde, bo właśnie wiesz dlaczego zahaczam na ten temat, bo ja pamiętam, że mi mówiłeś, że FTC swego czasu generowało niesamowite straty, w najlepszym momencie chyba byłeś na zero i się zastanawiam po prostu, skąd ty brałeś kapitał, żeby te straty ewentualne finansować, skąd były te pieniądze? Nie, to nie, to nie jest tak, że były straty, to było cały czas inwestowane. Można to nazwać stra... ale, no, ale nie zarabiałeś tym, no to skąd pieniądze na utrzymanie, na życie, na całą kredytem, rodzinę? Kredytem, kredytem. A starczało się. Ale ci to z tego, tego, dobra, z tego to było na koszta jakby jeszcze życia gdzieś tam, nie? Ale no nie, nie było tak, że mi coś zostawało. Okej, okay. okej, okay, w ten sposób. No dobra, w o... ten sposób, że nie było tak, że mi coś zostawało, tylko wszystko było albo reinwestowane, ale nie miałem jakby pieniędzy do obrotu. Ale były na pewno miesiące takie, że musiałem z kredytu dołożyć coś, bo ja miałem na przykład limit w rachunku. Czyli wiesz, to jest tak, że jak go nie wykorzystujesz, to ten, ale często musiałem się. Zapomogę jakąś brać. To szedłeś Bo grubo. Wszystko, ja na maksel po bandzie, nie? Wszystkie, większość biznesu. Na całą kartę. Na... Generalnie po bandzie, że albo to wyjdzie, albo będę totalnie w tył. A ty nie? wszedłbyś w deweloperkę, gdyby na przykład twój ojciec w nią nie wszedł z tobą? I tam był jeszcze jeden wspólnik, nie? Bardzo wątpliwe. Bardzo wątpliwe. Czemu? Bo, e... Bo to było tak ryzykowne. Że gdyby mnie mój ojciec do tego nie przekonał i nie pokazał mi liczb, i nie pogadał ze mną, yy, nie wiem, czy bym przeszedł. A Dawid, dlaczego e, kto... ryzykowny, jakbyś mógł to nakreślić? Bo na tamtym etapie patrzyłem, jak większość ludzi na deweloperkę. Czyli wiesz, to jest grube, ogromne pieniądze wchodzą w grę, yy, no i obietnica, że się może zarobi. Nie? I wiesz, i miałem ten mindset, że się po prostu bałem, bo już miałem kredyty, mhm. ja utrzymywałem rodzinę. I wiesz, i teraz ktoś ci mówi, dobra, zagraj jakby drugi raz, ale już totalnie wa bank, nie? To, to, dla mnie to już było wa bank, jakby mm -hmm. te FTC, żeby wejść w branżę piłkarską, mm -hmm. był jako były tenisista i rozwalić system. To było dla mnie bo ale to tu już. A jak się rozkładał procent, jeżeli chodzi o, o wkład finansowy w tej pierwszej inwestycji? Bo ona podejrzewam była gdzieś tam milionowa, na tą działkę pierwszą, nie? Mhm. To ile procent, bo nie, nie mówimy o kwotach, ale ile procent tak kwotujemy? Możemy powiedzieć. Co to, to możemy w kwotę. Ja miałem 150 tysięcy wkładu z kredytu, 152 wspólnik, jeszcze jeden miał 500 tysięcy. 500 tysięcy, okej. Okay. I on wszedł, on wszedł jako inwestor taki gotówkowy, nie? Okej, okay, tak to wyglądało. I później hmm. i teraz tak, ale hit jest taki, że ziemia kosztowała e, miała kosztować 700 tam e, chyba 80 tysięcy, pamiętam, tak? Kurde, takie miała całe. kosztować mniej więcej tyle i tyle zebraliśmy jakby cash'u, ale to była licytacja i na licytacji się okazało że jak tam licytowali inni z nami, że w końcu kupiliśmy za milion 100. 000. Czyli to była ojciec. I no nie no mój oj, ojciec to bardziej jako bratnia dusza w tym wszystkim, bo on. Co to znaczy? No bo on zbankrutował, on nie miał pieniędzy, on nie miał zdolności kredytowej, finansowo. A ty mi kiedyś mówiłeś, wsparcie. pamiętam jak gadaliśmy właśnie, że, że ojciec wkładał 700 tysięcy, ty 150 i wspólnik chyba 300. Nie. I że to było milion sto za działkę. Nie, nie, nie. nie. I teraz bo dam sobie rękę Powiedziałem uciec. ci 800 tysięcy, nie? No? Mieliśmy tyle pieniędzy. Bo ja pamiętam rozmowę sprzed dwóch lat I teraz poszliśmy na tą licytację i tam się okazało, że milion 100. No milion sto, wtedy, i wtedy, 100, dokładnie. I wtedy My wychodzimy jakby z tego tego i się okazuje, że tych 300 nie ma nikt. Kredy na akceptacji, <laughs> Zda... na akceptacji. Tak, i poszliśmy do banku, który da, dał nam kredyt na te 300 tysięcy, które nam brakowało. I kupiliśmy ostatecznie ziemię nie? z takiego ultra yy, no, dużego kredytu, bo 300 tysięcy z tej ziemi, 150 ja, 200 wspólnik i ten się wypukał z całej kasy. Jeden wspólnik, no i mamy ziemię. No i hit jest taki, że później jeszcze dostaliśmy kredyt deweloperski na podstawie biznesplanu. Czyli tam I... twój tata nie wkładał pieniędzy w to? Ani zotówki. To my kiedyś gadaliśmy i mówiłeś właśnie, że tata Co był jednym z inwestorów. zrozumiałeś. Na pewno. Nie, 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 nie. To musiałeś źle zrozumieć. Ani zutówki. dobra, a? nie będę ciągnął tematu, ale powiem, że mam poczucie, że mówiłeś właśnie, że ojciec. Dam nie, sobie rękę uciąć. A, 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 a. to byś bez ręki chodził. <grym> źle, źle, musiałeś zapamiętać. A, a. No no to zapamiętać. No dobra. Nie, no nie był. Wiesz, Wiesz, jakbyś bo spojrzał sobie na. Bo w tym nie ma mapie... nic złego, nie? Jakby ja to wiem, jest zwykły ja inwestor, tylko no nie, no połączony musiałbym, krwią. Musiałbym skłamać. Jakbyś sobie spojrzał na papiery spółki, no to nigdy, nigdzie mój ojciec nie widniał. A pieniądze, które ja wtedy wkładałem, brałem z kredytu, nie? Także to nie ma jakby... Czyli byłeś ty i dwóch inwestorów? Nie, ja, wspólnik, który buduje, który mhm. miał swoje, swoją kasę i inwestor. I to była taka inwestycja, która naprawdę to był taki strzał w dziesiątkę? Co najmniej. Okej, okay. i wtedy już to ruszyłeś. Było, tylko to było tak po bandzie, że już słyszycie, że myśmy zaczęli budować, no tak, tak. będąc wypukani. nie? I ile zrobiłeś na tej pierwszej takiej grubej inwestycji? Że Już potem już pewnie poleciałeś już... Już to się potoczyło dalej. No tam jakoś bańka 700 była. A ty masz tak I teraz wiecie, zaczynając z niczym jest i, i tam kredyt płacił kredyt, nie? Ale to no musiałeś zrobić, bo tak, tak. raty, które dostawaliśmy na budowę, to z tego jeszcze musieliśmy płacić ratę. No nie Ale bym, Dawid, bo... ty, ty musiałeś być kłę, kłębkiem nerwów, czy to już był wtedy ten moment? Dzięki temu, że ten rozwój osobisty i duchowy mam już wtedy miałem w miałem opanowany życie. dosyć dobrze. To ja miałem dosyć duży luz nie? w stosunku do tego, co się działo, ale wspólnicy mieli ciężko. Bo byłeś młody, a młodym, z... dalej człowiekiem, nie? i ty wiesz, ryzykujesz mhm. naprawdę swoje życie. A no bo właśnie zależy, jak na to patrzeć, bo ty, widzisz, ty, wtedy się trochę bałem, ale dzisiaj faktycznie ja to czuję tak, że kupujesz ziemię, masz ziemię, budujesz mhm. dom, masz dom. Jak z, zrzuciłbym y, cenę do poziomu y, kosztu wybudowania, to bym w sekundę sprzedał taki dom. Sekundę. Także nie jesteś w stanie stracić. Może nie zyskasz tak, jak dzisiaj jest jakaś inflacja taka ogromna. Gdybyś się odstrzała to sprzedać, to mógłbyś wyjść na zero, nie? W najgorszym razie. Ale ciężko stracić. Bardzo ciężko stracić. Mhm. A jest jeszcze miejsce dla w ogóle deweloperów nowych? Czy to już jest rynek pełny? Dalej wiemy o tym doskonale, że brakuje. Nie wiem, ile. Milionów, ale naprawdę dużo miejsc, generalnie do mieszkania. I wszystko, co stare, tak, się tak. starzeje, ludzie chcą mieszkać w nowych. To to jest jakby niezaprzeczalne. Także deweloperka będzie się miała dobrze. Teraz ma ten zastój ze względu na to, że ludzie niedawno musieli mieć 5,5 tysiąca dochodu, żeby sobie coś wybudować, nie swój domek. Teraz muszą mieć 8,5, 9, no tak, a nawet więcej. Nie? Czyli Yy, bardzo mało ludzi na to po prostu stać. No tak Więc tymując, będzie coraz Dopóki skarze, będzie tak ogromna inflacja, dopóty będzie zastój, ale to nie jest zastój, że to stoi, tylko po prostu jakby spowolnienie, okay. nie? Dobra. Czyli mniej się sprzedaje. Kurda, tak z dzisiejszej, z, dobra. z dzisiejszej perspektywy, Dawid, ty masz takie poczucie, że trochę obnosisz się z tą kasą? Celowo. Ale masz jakieś takie, bo wiesz, ja chcę z ciebie wyciągnąć człowieka. No celowo, na nie wizerunek, tylko człowieka. Ale masz poczucie, że czasami to może być niestosowne, że to jest przesadzone? Nie, bo ja kiedyś mnie to w ogóle do tego bardzo zainspirował finansowy ninja. Znacie gościa? Tak, no, same. Michał Szafrański, no. Michał Szafrański, no, no to on kiedyś pokazał, pit, ile zrobił na książce. I ja mówię, skurczywyk. Ale on to jaki, robi z innym Jaki Dawid. dowód, Jaki dowód społeczny. Tak, dał dowód, dał Dobra, dowód. Ale, ale dał dowód. Po prostu dowód. I... Suchy dowód, wiesz, bez opinii, bez tutaj jakiegoś rzucania jakichś takich zaczepek i tak dalej. Coś zastanawiam się, na jakim poziomie świadomości są tworzone twoje treści. Na jaki to jest poziom świadomości? No ale jaki, no bo ty. Jesteś... po. Ale nie ma tam do troszkę kurde. no. Szalancji, takiej zarozumiałości? Jak ty to czujesz? Taka, wiesz, autorefleksja. Tak szczerze. Zależy, kto patrzy. Zależy, kto ocenia. Ty oceniasz. No to są, Samego to, siebie. Są to są to różne poziomy świadomości. Generalnie, jeżeli ja wiem, co za mną się kryje, no to generalnie no, mądre rzeczy tam są, nie? Wiecie, nawet jak weźmiemy wyrwany kontekst wypowiedzi i sobie go tak na no spokojnie my w trójkę byśmy przeanalizowali, to byśmy stwierdzili... No dobra, jest dużo racji, ale można to błędnie zinterpretować. Wiesz, bo mi chodzi o sposób przekazu. <laughs> to jest na taki zasadzie. Ja rozumiem, bo wiesz, bo mi chodzi o to, że wartość tam jest, inteligentny człowiek znajdzie faktycznie sposób przekazu Okej, okay, chociażby to ten śmie <laughs> Nie, chociażby to na samym początku, jak czasami nagrywamy. Nie, bardziej obnoszenie się z tym wszystkim, wiesz? W się sensie... i bardziej okay, okay, pokazywanie, że czasami zegarek pokaże, tak, ktoś zadał pytanie, co się... masz za zegarek, kto mu pokażę, to mu pokaże, o to chodzi? Nie no wiesz, jak pokazujesz, że ktoś ci mówi o słabe ekspres, a ty musisz udowodnić, że to jest ekspres za 13 tysięcy. to jest filmik w milion Jaki byłem szczęśliwy, szczęśliwy. No oczywiście, że tak. Teraz dlaczego? Bo, no dlaczego właśnie? Bo, bo... gra y, w social mediach, gra w marketing, gra w markę osobistą, to jest z jednej strony rozpoznawalność, z drugiej strony to jest wartość. Ja to dzisiaj tak postrzegam ja i tam się tak buduje. Gdzie tam jest wartość? No, ty, przyczepmy się tego filmiku o Expressie. Zo zobacz, zobacz, sobie, zobacz sobie jakieś, nie wiem, przypadkowe TikToki. Ale nie, ja mówię o tym konkretnie. Co robi przeważnie człowiek, którego chociaż trochę to zainteresuje? Co to króna za gościo? Wchodzi na stronę internetową, wchodzi na YouTube'a i nagle się okazuje o kurde, tyle książek, o kurde, YouTube, a zobaczę filmik. I tam nagle już jest pełna wypowiedź, która ma od nie wiem czterech do kilkudziesięciu minut. I nagle można człowieka posłuchać. I teraz wiele tysięcy, i to wiele, to mam na myśli setek tysięcy osób, nie dowiedziałoby się o mnie, gdyby nie niestety. Ten sposób taki kontrowersyjny budowania treści. A ty, ty masz, Dawid, talent rzeczywiście do budowania, do, do otworzenia emocji wokół siebie. A masz poczucie, tak. Dawid, tak szczerze? <laughs> no, tak, tak szczerze, autorefleksja. A masz poczucie, że masz talent do manipulowania na przykład? Oczywiście, że tak. A masz takie poczucie, że czasem jak ktoś się z tobą nie zgadza albo jest bliski wytknięcia ci tego, że możesz być w błędzie, że włącza ci się inny vibe, taki bardziej agresywny? Na pewno są takie momenty, jeżeli chodzi o to, że jestem bardziej agresywny, bardziej taki direct bardziej taki y, konkretny, czyli y, są takie momenty, że tak, ewidentnie i to mi bardzo, bardzo mi to pasuje do sportu i bardzo mi to pasuje do biznesu, nie, czyli teraz właśnie jakby trochę przenoszę tę obsesję doskonałości do biznesu i działa to fenomenalnie, nie, że ludzie, którzy są zainspirowani, jedziemy pełny but, są w stanie z siebie wykrzesać niesamowite pokłady, które bez tej inspiracji i tego ognia w sercu, w życiu by nie byli w stanie w tak krótkim czasie osiągać takich efektów. A ty A. masz poczucie, że masz na przykład zawsze rację? Yy, de facto tak, bo tak. racja nie istnieje. Tak. Zaczynasz rozumieć, no, i... że jest nieskończona ilość opinii no to, która jest najmądrzejsza? Ale nie masz poczucia, że są też fakty, <gry> że są też fakty i w kwestii faktów można mieć rację lub nie? Chcesz się zabawić w fakty teraz? No to, co jest faktem, no. Jak zaczniemy się bawić, czy faktem jest to, że siedzimy, no to, mhm. czym jest siedzenie? Bo jak na poziomie molekularnym okaże się, że twoja dupa nie styka się z krzesłem. No tak, bo to jest energia, I teraz, czym, no, jest, czym, jest, czym jest fakt? Co są, wiesz, elektrony, które się odpychają. Mhm. No i teraz, dotyka twój tyłek krzesła, czy nie? Co jest faktem? To już naprawdę mówimy o takich rzeczach dosyć przyziemnych. Że okay. chodzisz po e, ulicy, a nie unosisz się w powietrzu. Ale na poziomie molekularnym, jak weźmiemy, to wiesz, tam będziemy patrzeć, jak no atomy tak, wyglądają. To, to są po prostu. To wow, gościu! Latasz. Mm -hmm. I teraz, jak będziemy sprowadzać różnego rodzaju prawdy do podstaw, to nagle się okaże, że tych prawd jest bardzo mało. Są generalnie opinie. Mm -hmm. to... I ilość opinii jest nieskończona. Ale to stwarza temat. taką sytuację, że w zasadzie jakikolwiek, jakikolwiek człowiek by nie wydał swojej jakiejś opinii, to w zasadzie. To, to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. No jesteśmy bezkarni. Dokładnie. Ale właśnie, ale wiecie, co mi się wydaje, że wtedy się stajemy bezkarni, wtedy się stajemy tacy, z, z poczuciem takiego egoistycznego yy, posiadania racji zawsze, że. Dobra, to ja robię po swojemu. Nie słucham nikogo nie innego. Nikomu. Nawet przyjaciołom którzy chcą dla mnie dobrze, nie? Jeżeli że mogę popaść w, w skrajny opinię, egoizm. Jeżeli wierzysz w tą opinię, to tak masz. Nie, no, Dawid, ale wiesz. A nie masz w sobie poczucia, że filozofujesz za dużo, że straciłeś trochę bycie człowiekiem w tym wszystkim? Nie. Tak szybko Dobra, bo wiesz. Dobra, powiedz sobie, mam poczucie, że. To jest tak, że jakbym w to wierzył, kurczę, chyba odleciałem. Tak to się manifestuje. Nagle w sekundę mógłbym sobie powiedzieć: kurde, odleciałem, przesadziłem. Ten marketing hmm, nie pykło. To bym wtedy dla mnie nie pykło, dla mnie byłby ten marketing nieodpowiedni. Ale w momencie, gdy sobie powiem: kurczę, dobrze to rozegrałem, Bujaszek, też mam rację. Tak samo, jak miałbym rację. Mówiąc, że mi się nie udało. I teraz która racja jest racniejsza? Ta na nie, czy ta na tak? Bo dalej jest ten sam Dawid i Dawid może widzi dwie opcje. I teraz jak ja mam patrzeć, tak czy tak? Negatywnie na siebie, że głupio zrobiłem, czy że mądrze zrobiłem? I teraz ja rozumiem. I wybierasz że... zawsze mądrze? Nie, nie wybieram wcale. I to jest Nie, no wybierasz mądrze, że, że nie, dobrze, nie wy... że zawsze git, że wszystko to jest nie, lekcja, bo... że nie popełniam błędów, wiedziałem. że nie mam winy. Ja to tak rozumiem, bo spinam wszystkie wnioski z rozmowy. Nie, wszystko jest subiektywne i możesz interpretować jak chcesz. A to wiesz co tak mam wrażenie, że. Ta odpowiedź pod tytułem wszystko jest subiektywne ja zamyka to ja ją, dyskusję. Ja ją, ja ją uwielbiam, tak. Ona zamyka dyskusję, ale <grym> czemu? Tak. Ale czemu, Dawid? Właśnie podyskutujmy, wiesz, porozkminiajmy, powchodźmy w głębi, bo zawsze mogę powiedzieć, wszystko jest subiektywne. Bądź ale mieć powiemy... subiektywność, to już zrozumieć naprawdę wszystko. Jak każdą sytuację jesteśmy w stanie zinterpretować na nieskończoną ilość y, sposobów. Idealnie to dają komentarze pod TikTokami. Możecie teraz komentować ten odcinek. <śmiech> <śmiech> I teraz zobaczycie, że wiele <laughs> osób będzie miało skrajnie różną interpretację tego, co się tu wydarzyło. No zobacz. I teraz ja zadam pytanie: no. Kto z nich ma rację? No dlatego wejdźmy w przykład. Załóżmy, że ja cię zastrzeliłem w tym momencie, nie? I teraz pytanie: może ty masz inną interpretację śmierci? Konrad, tak samo? I mhm. czy ja ponoszę winę za to, za to, że cię zastrzeliłem, czy nie? Czy można powiedzieć, e, to jest subiektywne, to nie jest właściwie śmierć. Ty się po prostu przekształciłeś w co innego. To jest jakiś inny rodzaj życia. I tak się A bronić ja... w sądzie, Ta. to jest. Dobre. No ja sobie chodzę dalej, wszystko gitara, no bo w sumie cię nie zabiłem, bo czym jest śmierć i tak dalej. I tak dalej. Teraz, to jest subiektywne. teraz bierzesz. Yy... No przykład najtrud... skrajny, ale. Bierzesz najtrudniejsze przykłady dla ludzi nieświadomych do zrozumienia. I najtrudniejszymi rzeczami jest śmierć. No. Najtrudniejszy mi no ale dobra, my jesteśmy strada. świadomi. No to dawaj, rozkminjmy ten przykład konkretnie. My hmm. jesteśmy świadomi, ogarniamy to. My jesteśmy świadomi. No to widzisz, jeżeli będziemy patrzeć przez najwyższe poziomy świadomości, to y, czym się różni, że ty zabijasz mnie, od ty y, zdepczysz mrówkę, od ty, od lew je antylopę. Bo my jesteśmy istotami patrzymy, świadomymi patrzymy, jako ludzie, tak? Tak, świadomymi. A co no. to znaczy być świadomym? No mieć wolną wolę. Tak? W kwestii podejmowania mamy decyzji No to jest już dyskusja mocno filozoficzna <noise> Faktycznie, wiem do czego, <noise> wiem do czego zmierzasz wolną, wiesz mam, nam bardzo Że blisko może być do uwarunkowana, rozumiem Bardzo nam blisko do zwierząt Ale jednak ja się różnimy widzę. od tych zwierząt no. Mając, wiesz, moralność, mając sumienie No bo mamy, wiadomo, okej, okay, nie udowodnimy tego okay, ale tak, ale że jesteś lepszy od y, Foki? Nie mówię, że jestem lepszy Ale że jestem bardziej świadomy to okay, jest ta różnica, bo widzisz, jest... ja rozumiem świadomość nie jako lepszość. Bo ja się czuję świadomy, a to nie znaczy, że inni są gorsi no czy przyjemni. Co to za różnica, czy zabijasz zwierzę, czy zabijasz człowieka? Jaka no bo, jest różnica? bo istota świadoma z tą wolną wolą zabija a istotę świadomą uważa, z wolną wolą. że uważa, że nie jest taki świadomy, jak przychodzi do ciebie, rok cię nie widział i szcza pod siebie ze szczęścia. Wiesz, że to nie jest świadoma istota. Wiesz hmm. co? Dziś może nie składa y, sylab i nie uczy się gwana na polskim, nie siedzi i nie słucha pierdół. Bo się generalnie cieszę, życiem, ale co jest gorsza? No czyli wracając do pointy. Zabijam cię i można powiedzieć, że to jest subiektywne, że jest jak bygic. Na, są... na wyższym poziomie świadomości nie ma znaczenia, czy zabijasz mnie czy mrówkę, tak. Bo wszystko jest y, życiem, wszystko jest, nazwijmy to boskie i na wyższym poziomie świadomości, tak. Nie ma znaczenia, czy spada liść z drzewa, czy ty zabijasz mnie. To jest Dawid... to bardzo trudne do zrozumienia przez umysł, który jest przywiązany do tym, że my ludzie jesteśmy lepsi. My ludzie jesteśmy bardziej wartościowi i zwierzęta to już są takie, hmm, a roślinki to już w ogóle. Hmm, 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 hmm. a jest ta generalizacja, nie? Ja już tego jakby tak nie widzę, że ktoś jest lepszy, gorszy, no, nie ma czegoś takiego, nie? Tak, jeszcze zmieniając temat w kontekście Dawid, twojej działalności w internecie, czy jak twoja córka Sara? kiedyś dorośnie, spojrzę na działalność taty, czuję, że będzie z ciebie, ciebie dom na Dawid? Już nie jest. Generalnie ja to bym przyjechał pod szkołę i powiedział, się ma body, już byli wow, wiecie, to jest okay. ten od bliźniaków, nie? To moja córka by się spaliła ze wstydu. Nie, nie, nie. To to w ogóle, wiesz, ja jestem totalnym obciachem, nie? To... Ale nie liczysz się z nie bierzesz tego jakoś pod uwagę gdzieś z tyłu głowy? Nie, bo nie odpowiadam za emocje innych ludzi. A dobra, a idźmy w inny rejon. A na przykład świętej pamięci eee. profesor Wielkoszyński, dobrze doktor. pamiętam? Doktor, przepraszam, dałem mu nie, nie, nie rób tak. no, nobili, Nobilitację dostał ode mnie. Dobrze, niech <laughs> będzie. Doktor, faktycznie, przepraszam. E, świętej pamięci doktor Wielkoszyński. A kto to, to, eee, to, to był To był to Mentor. To był Do mój pewnego mentor, tak, etapu, który nie? miałem hmm? pod jego skrzydłami przyjemność trenować z Kołą Waszczykowskim, wieloma wybitnymi piłkarzami, sportowcami, wielu mm -hmm. dyscyplin. To jak myślisz? Znowu, na zasadzie takie zabawy myśleniem. Co on by powiedział o tobie dzisiaj, o twoich poczynaniach, o twojej marce osobistej, o tym co mówisz i tak dalej, jakich przekonań bronisz? Ale gdyby ten jego majcet został wtedy i tak, no tak no bo... nagle, tak nagle by mu mnie pokazał, czy by patrzył, jak to ewoluowało? Tak właśnie nie. Ja bym, ja, bym wolał, ja bym wolał zapytać z perspektywy, że on widzi tylko to, co jest teraz. Tak nagle, pum, tak? otwiera tak. oczy i jak się Dawid zmienił? Tak. Myślę, że Czy on by jakby, się cieszył, czy on by się zamartwił? Jakby zobaczył jednego TikToka... Czy TikToka by założył Jednego też. TikToka, to mógłby się zmartwić. Ale jakby zobaczył całą moją działalność, myślę, że by się wzruszył. A co by powiedział na przykład na sytuację z Aniami? Znowu wróćmy. To będzie nasz kryptonim. Sytuacja z Aniami. No. Tytuł. On też był wariat. <laughs> Kurde, Dawid, powiem ci... Ja szanuję cię za to, że ty Pozwoliłeś mi rozpocząć przygodę z rozwojem, naprawdę, ale teraz mam momenty, że się wstydzę tego, wiesz, że się tego wstydzę, bo ja nie wiem, co jest z tym śmiesznego szczerze. W czym ale? No w tym w takim podejściu noszalanckim, lekceważącym do, do zdrady, do, do emocji, partnerki i tak dalej. Jakoś ja nie rozumiem. Okej, okay, może tłumasz? ja nie jestem przebudzony, gdzie masz, gdzie ale. Nie wytłumacz zdradę. No dobra, znowu wracamy do punktu wyjścia. Okej. Okay, tylko chcę, żebyś po prostu wiedział ode mnie, jako no. od gościa, który w wieku 14-15 lat czytał Twoje książki, że czasem jest mi wstyd. Po prostu. Za co? No Za to, że, że kiedyś nazywałem cię mentorem, Aha. bo dzisiaj strasznie się nie utożsamiam z tym, co mówisz, z tym, co dzisiaj tutaj słyszę, I, i trochę mnie to boli, powiem ci szczerze. Boli. Ja rozumiem, że to jest Twoje podejście i pewnie w nim zostaniesz pomimo naszych opinii. Nie Fajnie, tak że mamy okazję to przegadać, ale, ale po prostu chciałem to zakomunikować. No. I rozumiem. Skoro racja jest zawsze subiektywna e, i wiesz doskonale, <laughs> że istnieje coś takiego jak zasada lustra. To za każdym razem, jak wypowiadamy się na temat rzeczywistości, to opowiadamy o rzeczywistości, czy o sobie. I teraz jak mówisz, że jest ci za kogoś wstyd. To ja jestem na wstydzie. Ja, ci, ja zadaję pytanie, czy to świadczy o tobie, czy to świadczy o mnie. Jak wychodzę na dwór i mówię, że. Tak, że pogoda mi, jest wstyd mi za tą pogodę, albo wstyd mi za twojego Boga, to źle świadczy o tym Bogu? Czy o tym, co komu jest wstyd? Ale czy zawsze tak jest, Dawid, że jak ja zabieram każdą opinię, to zawsze mówię o sobie? Zawsze? Na pewno? Jak w to wierzysz, to tak? Jeżeli ja na przykład postrzegam cię jako hochsztaplera w pewnych kwestiach, tak? Czyli, że są pewne niedociągnięcia półprawdy, to znaczy, że ja jestem hochsztaplerem i oszustem? Czy jak to jest? No bo tak to by zakładało. To jest hmm. bardzo wygodne. Wiesz, Takie... Rozumiesz, to jest, można się tak wybierać, Dawid. O to mi chodzi, nie? Że tym się można wybierać. Wszystko jest subiektywne, ty patrzysz na to, bo ty taki jesteś i tak dalej, i tak dalej. Że wiesz, na takiej zasadzie, nie? To ja nie, się po prostu zastanawiam, czy to nie to może nie być jest taką... To tylko to jest rzeczywistość. Co to znaczy? Skoro wszystko jest subiektywne i możemy interpretować każdego człowieka, od Jana Pawła, po Michaela Jacksona, obojętnie kogo, możesz postawić tysiąc osób, każdy będzie miał inną opinię na temat tej osoby. Tak samo mnie. Każdy będzie miał inną opinię. Nie? Ile ludzi nie weźmiemy? Każdy będzie miał trochę, ale inną opinię na mój temat. Kto ma rację? Ci ludzie, którym zmieniłem życie... I dla którym tak jak dla Ciebie byłem mentorem mhm. i dalej jestem? Czy ci ludzie, którzy zmienili zdanie, bo są jest taka grupa, czy ci, którzy od zawsze mnie nie lubili? Kto ma rację? Jaki Dawid jest naprawdę? A jaki jedna osoba rzeczywiście. Dobry? A ty nie utożsamiasz się z tymi, którzy mówią, że dobry, Dobry, właśnie? ale się zmienił? Czy zły? I teraz, czy to kim ja jestem nie zależy od tego, kto ocenia? Ale wiesz, co? czy... Bo zobacz, to zakłada takie podejście, że. Ma w głowie. Zobacz, bo to jest, takie, to jest takie, taka sytuacja, która zakłada podejście, że OK, jestem zamknięty na opinie innych ludzi, bo one są subiektywne. Ale czy to jest na pewno dobre, bo w świecie rozwoju się tak mówi, nie przejmuj się opiniami innych ludzi, ale czy na pewno są ludzie, których opiniami powinniśmy się uważać, może nie tyle co przejmować, co brać je pod uwagę opinie naszych bliskich, naszej rodziny, przyjaciół, ludzi, którzy się o nas troszczą, tak jak my o Ciebie w tym momencie. Bo to jest wszystko motywowane troską mimo wszystko. I wiesz, tak się zastanawiam, czy to nie jest trochę skrajne, że OK, nie przejmuję się żadnymi opiniami, bo wszystko jest subiektywne. No nie przejmuję. Powiedziałeś kilka, kilka słów, typu, że byłem dla ciebie mentorem, już nie jestem, wstyd mhm. tobie za mnie. Momentami. I teraz wyobrażamy sobie sytuację, gdzie ja patrzę na małe dziecko, wyobraźmy sobie, że to jest moje dziecko, mhm. i mówię do niego, wstyd mi za twoje zachowanie, jesteś nikim, po czym je kopię i na nie pluję. Czy to świadczy o mnie, czy o dziecku? I teraz, i teraz. Czyś wrażenie, że teraz, zupełnie inne sytuacje. I teraz to jest jedna i ta sama sytuacja. Nie, tu dwóch świadomych dorosłych dziecko, ludzi rozmawia. Nie, dziecko rzuciło w kogoś kamieniem. Nie? Jest wina, jest wina, ewidentna. Dziecko rzuciło kogoś kamieniem. I ojciec bierze pas, daje mu w pierdol jedzie po nim, wyzywa, ma terror przez tydzień. I teraz, czy to te dziecko jest winne, jakby, tej, czy, czy jest głównym to dziecko? Jak ojciec tak o niej mówi, jesteś głównym, nie wybaczam ci, i tak dalej? Czy ojciec jest nienawiścią, żalem, smutkiem, złością, irytacją i dlatego tak to interpretuje? I teraz patrz: jak tatuś byłby ogarem i miałby w sobie dużo miłości i rozumu, Aha. to zanim by zareagował, jak wiedział, że jego dziecko rzuciło w kogoś kamieniem, zastanowiłby się, jak to rozegrać. Bo wie, że dziecko jest na przykład nieświadome. Oczywiście, oczywiście ale mimo paśle, to dziecko popełniło paśle, błąd i, i jest w tym wina. Może być tak. i tu wina, i tu. Czy nie? Dobra. Czy zawsze po jednej stronie. I teraz dziecko wykonało rzut kamieniem winne dziecko. nie? Mamy kropkę. I teraz, czy to było złe, dobre, to już zależy, kto interpretuje. Nie wiemy, jaka tam sytuacja była. Nie wiemy. I teraz, jak ja zinterpretuję tą sytuację e, na przykład tak, że dziecko jest nieświadome, nie wiedziało, co zrobiło. Trzeba je zrozumieć, trzeba w ogóle rozkminić, co tam zaszło, i tak dalej. I dopiero co, jakieś kroki podejmować. To patrz, jakie to jest mądre, mądre podejście, nie? Wybadać sytuację, i tak dalej, i ta, tak dalej, ta, rozkmienić. A ktoś mógłby powiedzieć, że to dziecko jest głównym. Teraz patrzcie: dziecko jest głównym, czy ten, co ocenia, jest głównym. No ale zobacz, jeżeli ktoś jest na przykład patrzcie, optymistą, wychodzę, Dawid, to ma gratulować wychodzisz, temu dziecku? Wychodzisz, wychodzisz na dwór i mówisz, ale chujowa pogoda. No pogoda, pogoda jest pokojowa, czy po... ty? No, znam, znam, ale to jest klasa. No dobra, i teraz. Ale może być mi, tak, że. Patrz, wstyd mi za Ciebie. To dlatego, że Ty jesteś powodem wstydu, czy dlatego, że ten co mówi... Że ma, ma wstyd, dlatego... Ja odczuwam wstyd, wstyd w pewnych momentach, ale to nie umniejsza Twojej wartości, rozumiesz? Bo ja Cię nie wartościuję w tym momencie. Mówię opinię, którą odczuwam, ale ja Dawid nie jestem na wstydzie. Ja jestem na radości, uważam. Jestem na logice bardzo często. Momentami pojawia się złość, ale mówię to po prostu, żeby Ci to zakomunikować. W żaden sposób nie chcąc dotykać Twojej wartości jako człowieka. Rozumiesz? Że warto tymi opiniami się bawić, a nie, że ich nie słuchać, odkładać na bok, nie analizować. Wydaje mi się, że fajnie je brać pod uwagę. Fajnie doświadczać, analizować i tak dalej. Na przykładzie tego dziecka z kamieniem. Nie? Jeżeli ja jestem optymistą, jestem pełen radości, szczęścia, yy, takiego nakręcenia życiowego, ekscytacji, to co powinienem temu dziecku pogratulować i powiedzieć, dobrze, rzuć jeszcze mocniej? No bo tak by to zakładało, nie? Że z poziomu moich emocji tak by to zinterpretowało. No to. Są rodzice, którzy dziecko się źle spojrzało na, na rodzica i dostało w łeb. Nie? Są, no tak, są, są takie tak, rodziny. Tak, tak, tak. Takie sytuacje mhm. z, y, są. I teraz ojciec mówi, jesteś gównem. I teraz dziecko jest głównym, czy ojciec jest głównym? I teraz nieważne, co będziemy oceniać, zawsze to mówi więcej o oceniającym niż o sytuacji. Ale wiesz, pytanie. O, to ma... zawsze mówi więcej mhm. o tej osobie, która ocenia, niż o ocenianym. No tak chyba wiesz, ale chodzi o to, że ja nie mówię, jaki ty jesteś, tylko co pewne rzeczy, które robisz, we mnie budzą, jakie emocje, nie? Na takiej zasadzie, bo uh -huh. te emocje pojawiają się automatycznie, że a, ja jestem jakiś taki zażenowany momentami, a, jakoś no, tak czasami warto... mi dziwnie, a, jakoś tak nie chcę tego oglądać, wiesz, czuję taką niespójność trochę, nie? Więc uh -huh. komunikuję to. No i ty. Jako twój właśnie taki ci powiedziałem, gość, który kiedyś za tobą mocno kroczył, nie? I gdzieś tam fanować, poczułem, że... Tak się zastanawiałem, czy się nie zapętliłeś trochę. Czy nie jesteś takim, wiesz, uroborosem zjadającym swój własny ogon, nie jest taki fajny symbol, że zapętliłeś się po prostu, że to jest takie błędne koło. Jak się zrozumie zasady gry, jak się rozumie subiektywność totalnie, jesteś wolny, robisz wszystko. A to się człowiek nie staje troszkę. A społeczny? No, przestajesz pasować. A co ci daje taki sens w codzienności, <laughs> Dawid? Co ci daje taki sens życia w codzienności? Teraz. Jak już na, jesteś wolny finansowo, na, nie na, musisz zabiegać o to. Spełniłeś wszystkie marzenia. Na, na, dany, na dany moment to, co sobie wkręcę. To jest trochę jak... A jakiś taki wyższy to sens? Jest tak, to jest tak jakbyś... Ja już miałem bardzo dużo tych sensów. Wiesz, było okay. od tego, żeby... Ale ty dalej młody. polską piłkę, żeby było jak najwięcej ludzi świadomych. Chciałem, żeby moje, wiesz, książki zmieniały życie innym. Ja to wszystko podhaczałem i to w skali dużo większej niż mi się marzyło. I na dzień dzisiejszy, wiesz, wszystkie marzenia, nie, odhaczyłem jakieś skoki z samolotów, helikopterów, wiesz, cudawianki, no po prostu wszystko co chciałem ja zrealizowałem. I teraz, jak ty się mnie pytasz, a co jest moim dalej celem, mi jest ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie, bo to jest bardziej takie już płynięcie na flow. I teraz, na przykład, moją zajawką jest to, żeby z tego projektu OZE, czyli WP Invest Group. Stworzyć firmę, połączyć obsesję doskonałości i wrzucić to w biznes i zrobić takich rasowych przedsiębiorców z ludzi, którzy nie byli przedsiębiorcami. Na przykład to jest moja zajawka. Okay. I teraz ona może nie jest górnolotna, ale ja już zaliczyłem masę górnolotnych motywacji. Teraz to jest na przykład moje numer jeden na celowniku, nie? Ale nie, co nie znaczy, że zaraz nie stworzę czegoś zupełnie innego. A nie boisz się, że jeśli tego sensu w twoim życiu już zabraknie, bo tak jak powiedziałeś, bardzo dużo marzeń już spełniłeś, to staniesz się nieszczęśliwym człowiekiem? Nie, bo to nie ma piernik do wiatraka nic. Moje szczęście jest zależne ode mnie. Gdybym zakładał, że moje szczęście jest zależne od osiągania czegoś, to nigdy nie byłbym szczęśliwy, bo zawsze jest jakby ego temu wewnętrznemu mało, nie? Wiesz, to jest tak, jak ludzie nie doceniają to, że zarabiają 4000 zł i ledwo, ledwo z miesiąca na miesiąc się kulają. No dobra, ale jak porównamy to do Afryki, gdzie tam są wojny, Somalia i tak dalej, wiesz, biegają z karabinami, kobiety mają naprawdę duże problemy i dzieci i głód i to i tamto, mhm. no to tu jest wypas. No bo pytam dlatego, dlatego że. Dlatego są... nigdy, jak będziesz wiesz, możesz nie zaznać szczęścia, jeżeli to będzie warunkowane. Marzeniami, celami, pieniędzmi. Nie? Wiesz, bo ja, ja pytam po prostu, dlatego no. że są ludzie, którzy naprawdę, tak jak ty mówisz, ogromni przedsiębiorcy, miliarderzy, no oni, w, oni t... spełnili wszystko. jestem taki mały. I wiesz, no. i sobie sznu, sznur sobie wieszają, nie? Tak, no, no bo to nie jest, to się nie równa. No ale takie sławne przykłady, jak Whitney Houston, no, właśnie. ten komik, niesamowity, fajny aktor William. Robin Williams. Robin Williams. Tak, tak. No ale w każdym razie tego typu nazwisko, bardzo podobne, nie? Tak. To. Yy, no. Widać, że pieniądze to się nie równa szczęście, nie? Mhm. ale to ewidentnie trzeba powiedzieć, że jak się te pieniądze ma, to przynajmniej nie masz problemu z pieniędzmi. A wiemy doskonale ze statystyk, że nie pamiętam jakie to są, ale są olbrzymie, że większość ludzi się rozwodzi, rozstaje mm. ze względów finansowych. Nie? Tak, te problemy są gdzieś tam sprzężone. Także że się mówi, że pieniądze ważne nie są, nie? Mhm. ale dopiero wtedy jakie masz. Tak, to jest ważne rozróżnienie. To jest, to jest, rozróżnienie. Tak, to tak, jest tak. tak, dlatego... Ja miałem ten mega komfort psychiczny, że jak wchodziłem w świat rozwoju, to byłem utrzymywany przez rodziców i dzięki Bogu nie poszedłem na studia. Tylko ten czas, kiedy mogłem być na studiach, ja sobie się uczyłem już rozwoju duchowego, samokontroli myśli, emocji, mogłem sobie jakiś tam czas lecieć w kulki. Nawet nie chcę sobie wyobrazić, gdzie bym dzisiaj był, gdyby ktoś mnie zainspirował wcześniej, nie? Że zamiast chodzić do szkoły już w wieku lat 14, 15, 16, zacząć się uczyć tych fajnych rzeczy. O ile szybciej można byłoby sukces osiągnąć. I Teraz widzisz, Patryk. Mm -hmm. Tobie wstyd za mnie. Znaczy, czujesz się wstyd. A przetrzymałeś za mnie. się tego. Widzę, <laughs> A ja jestem z ciebie mega dumny. Bo ty masz ile lat? 22. 22, dobra. nie zarabiasz, do... Nie zarabiasz jeszcze piętnastki. Jeszcze nie. Ale przeszacun, bo gdzieś tam cały czas cię obserwuję. Wiesz, osiągasz niesamowite rzeczy, jak na Twój wiek. Bo ja w Twoim wieku. To mimo, że już byłem 3 lata w rozwoju, to, tak, to, nie było, to nie było w ogóle tak zaawansowane, jak jest u Ciebie, nie? Czy u was w ogóle nie? Jesteście jak z innej galaktyki dla mnie. Ja, ja teraz patrzę na wielu ludzi młodych, to jak wy rozwalacie system. Ja jestem niwy tam, dobra, niwy Ogar, ale tutaj jeszcze w tej Warszawce, to to już w ogóle jest tak, że to są ludzie, co mają po 23-5 lat z kimi tak, ogarami multimilionerami, rozwoje duchowe, jogi, wiesz, tak. medytacje, masturbacje, no po prostu hit. Kurde Dawid, też pamiętaj, żeby to teraz tak nie wybrzmiało, że to nie jest tak, że ja nie, że, że nie wiem, że umniejszam Twoje osiągnięcia, tak, czy, czy nie podziwiam ich w jakiś sposób. To jest tak, że Ty jesteś mega gościem, jeżeli jest chodzi o osiągnięcia, tego. tylko chodzi o to, wiesz, żeby teraz to tak nie wyszło, że ja Cię zjechałem, Ty powiedziałeś, że jesteś dumny ja wychodzę na tego gorszego, nie? Pamiętaj, ja dostrzegam wartość w Tobie. Tylko chodzi o to, że momentami mam takie poczucie kurde, co ten Dawid robi? Ja tego nie rozumiem. Ale dużo osób to nie tak jest, ma. że to jest złe, tylko ja tego nie ogarniam, Dawid, rozumiesz? W moim gronie taki nie takim w tego Bardzo dużo w moim gronie takim najbliższym. No i nie zastanawiacie, to właśnie czasami, że może coś tam kurde. Bardzo faktycznie. dużo, ale to dla mnie były od razu informacje, że to są ludzie, którzy Shhh, out i teraz no, dlaczego i teraz o dlaczego poruszenie chłopaków. No, no, no. Teraz dlaczego? No dlaczego? Bo nie rozumieją subiektywności. Jeżeli ktoś wierzy w swoje racje, i znowu wyciągamy tysiąc racji, jeżeli ktoś wierzy w swoje, mówi ja mam rację, ty robisz źle, ty, nie, ty też robisz źle, ja w to wierzę, e, no to świadczy o tym, że ja nie rozumiem subiektywności, że na was można spojrzeć na tysiąc sposobów, to jak wy to robicie, na tysiąc sposobów. Teraz jak... przywiązywanie się do jednej racji, nieważne czy ona jest pozytywna, czy ona jest negatywna, Eee, to nie jest moja jakby kraina ludzi, ludzi, z którymi na co dzień chciałbym spędzać czas. Ludzie, którzy wierzą... Te swoje pojedyncze interpretacje. No właśnie, I nieważne, czy one są pozytywne, czy negatywne. O, Ale właśnie to Jak na nas patrzysz? Jak patrzysz na tą rozmowę? Masz takie rozmowy często? Odbywasz takie rozmowy często? <laughs> nie. Ci, dlaczego, nie. Pojęcie nie. dlaczego nie. taką prowadzimy? Bo no to też jest ważne, <laughs> że wiesz, my mamy w, tam, w tym intencję taką, przynajmniej ja, że bardzo chciałem Ci szczerze powiedzieć to, co odczuwałem przez wiele lat ostatnich, które, które widziałem Twoje poczynania i chciałem Ci to zakomunikować z troski, bo właśnie miałem poczucie, że może nie masz takich ludzi, którzy ci szczerze pewne obserwacje powiedzą. Oj, mam, Komentują. Tak. myślę, że tym jest mi chcą szczerze, mi chcą do ręki. Ale wiesz, Dawid. są osoby, Dawid, które są ci obojętne, czy ty im jesteś obojętny, a wiesz, nas coś tam, powiedzmy, łączyło, kurwa tu zaraz jakiś romans wyjdzie. Ale wiesz, nas coś w przeszłości łączyło, a ja Się znacie, mam no. po prostu szacunek, jakąś taką chęć do tego, żeby żeby Pomóc. czasem, czasem, jeżeli uważam, że to jest słuszne, powiedzieć jakąś taką prawdę, co ty z tym zrobisz, to, to już inna kwestia, ale ja mam czyste sumienie, że powiedziałem to, co, to, co gdzieś tam miałem z tyłu głowy, nie? Dawid, Raczej. a tak na koniec, powiedz, czego tobie życzyć? Czego mi życzyć? No... Bo to jest tak, czego ja bym sobie życzył w sobie, nie? Tak, tak, dokładnie. W do no. tego czego, no. czego, czego ja bym sobie życzył? No dawaj. Wybierz maksymalnie 40 rzeczy. Wytniemy. Bo nie mamy mam tyle wytniamy czasu. Nie, to jest, widzisz, i, i to jest <laughs> trudne, nie? Szczęście mam, spokój ducha mam, kasę mam, fajnych ludzi wokół siebie mam. I teraz, czego jeszcze mi życzyć? Wiesz, i to jest, ta, to jest wszystkiego. takie tam, Jesteś, Tak, jeszcze mi... więcej. Jesteś, ale tak, bez pragnienia tak, tak, że chcę jeszcze więcej, ale bez pragnienia, żeby być spokojnym. Tak, 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 tak. Czyli czuć manifestację tego wszystkiego już. No, tak, tak. no dobrze, no to dziękujemy Ci. Dawid. Dzięki serdecznie, że przyjąłeś zaproszenie. To była dla nas mega, mega przyjemna przygoda. Bardzo miło. Dzięki. I dzięki wszystkim słuchaczom. Do usłyszenia już wkrótce. Ja.